też równie cieszę się bardzo na naszą nową współpracę. Do tej pory nie współpracowaliśmy z Biennale Warszawa, także bardzo się cieszę. Dziękuję przede wszystkim Ani Galas, dziękuję Ani Jakubowskiej, która właśnie jest motorem tej współpracy, no i naszej stażystce Kasi Zakliczyńskiej, która wspierała ten projekt odkąd z nami jest. Bez ludzi, którym się chce, no nigdy nie siedzielibyśmy tutaj razem. Temat ciekawy, temat, który zaskakuje, jak do mnie przyszła właśnie Ania Jakubowska, mówiąc mi, że zrobimy coś na temat sztucznej inteligencji i rolnictwa, to myślałam, no ale co, o co tu chodzi? Jak, gdzie? Drony latające nad polem ze zbożem, czy o co tu tak bardzo chodzi? No bo rzadko rozmawiamy o tym, jak rozwój nowych technologii, rozwój narzędzi cyfrowych ma również wpływ na to, co jemy, na to, jak będziemy produkowali naszą żywność, jak technologia kształtuje cały system żywnościowy teraz, już teraz i w niedalekiej przyszłości. Wiemy też, to też taka tajemnica Poliszynela już powolutku, że tak jak produkujemy naszą żywność, nie możemy tego robić dalej. Nie możemy, mamy ograniczone zasoby, nie sprawdza się to, jak produkujemy naszą żywność. Intensywne przemysłowe rolnictwo ma za duże koszty, czy to środowiskowe, czy to społeczne, czy klimatyczne i jest zależne od wielu zewnętrznych środków produkcji. Można tutaj powiedzieć o nawozach, o środkach ochrony roślin, czy też od surowców energetycznych. Widzimy to tutaj bardzo mocno teraz w sytuacji wojny w Ukrainie i potrzebujemy zmiany tego systemu. Wiemy, mówimy o tym i jest tutaj właśnie, pojawia się narracja w tym wszystkim, zgodnie z którą odpowiedzią, jedną z odpowiedzi na te wyzwania właśnie jest rozwój nowych narzędzi technologicznych w rolnictwie. Digitalizacja zajmuje poważną część w nowej wspólnej polityce rolnej. Jest wymieniana jako jeden z najważniejszych celów. Odzwierciedla to także polski plan strategiczny dla WPR, który przewiduje wsparcie dla rozwoju technologii cyfrowych w rolnictwie, w tym narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Jak zaraz usłyszymy tutaj od naszych gościń i gości dyskusji, są to jednak rozwiązania, które łatają dziury w istniejącym już systemie przemysłowego rolnictwa, pomijając, ale jeden z głównych problemów to, że decyzje o tym, jak i kto będzie produkował naszą żywność, uzależniana jest od korporacji sprzedających już nie tylko nasiona, nawozy, pestycydy, maszyny, ale również teraz właśnie technologie i dostęp do danych. A nie musi tak być, to nie jest jedno z możliwych rozwiązań tych właśnie wyzwań i chcemy tutaj się zastanowić w tej dyskusji razem z Państwem, w jaki sposób ta technologia może wspierać agroekologię i czy to jest w ogóle możliwe. Życzę Państwu bardzo udanej dyskusji i przekazuję Pani moderatorce. Będzie podawana po publiczności lista, gdzie jeżeli chcecie, możecie się wpisać, żeby otrzymywać newsletter od Fundacji Heinricha Bella, więc żebyście po prostu byli zorientowani, co będzie krążyć po sali. Po tym technicznym info już teraz zacznę. Bardzo, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie do poprowadzenia tej debaty. Mam niesamowitą przyjemność, właściwie jest to rola i praca marzeń, móc rozmawiać i słuchać takich pięciu bardzo mądrych, jak zaraz zobaczycie, i posiadających duże doświadczenie osób. Przedstawię Wam, jak będzie wyglądała struktura naszego spotkania. Zaczniemy od czegoś w rodzaju dialogu różnego typu wiedzy, bo mamy pięć osób, które reprezentują różne dziedziny i każda z tych osób będzie miała takie wystąpienie otwierające, jak danej osoby wiedza, perspektywa pozwala patrzeć na nasz dzisiejszy temat. Będziemy mieć więc tych pięć tych wystąpień, więc bardzo intensywnie. Później przejdziemy do debaty,
do pytań ode mnie, do pytań też wzajemnie między prelegentami, jeżeli takie się pojawią. I na końcu, jeżeli starczy czasu i będzie taka chęć od Was, od Państwa, wtedy możemy jak najbardziej uruchomić taką formułę interaktywną, gdzie będziecie mogli również włączyć się w naszą dyskusję. Przedstawię teraz naszych szanownych prelegentów w takiej kolejności, w której będą występować. Bardzo krótko, żeby nie przedłużać. Zaczniemy od wystąpienia Kuby. Kuba Kulesza jest projektantem systemów informatycznych, ale też współzałożycielem kolektywu projektowo-badawczego Grupa Robocza. Następnie swoje wystąpienie będzie miał Jan Skoczylas, który jest autorem tekstów, tłumaczem, pisze między innymi dla Dzikiego Życia i Zielonych Wiadomości. Kolejną osobą z tym wystąpieniem wstępnym będzie Andrea Beste, która jest badaczką gleby, ekspertką w dziedzinie gleby, a także doradczynią Komisji Europejskiej w tematyce upraw ekologicznych. Kolejnym naszym prelegentem będzie Paweł Kobielus, który jest ekoogrodnikiem, rolnikiem, propagatorem biobudownictwa, upraw naturalnych i samowystarczalności w ogóle. I naszą ostatnią, ale to nie znaczy, że nie ważną, prelegentką będzie Karolina Jarmołowska, która jest współzałożycielką targu pietruszkowego w Krakowie, na krakowskim Podgórzu. Może znacie taką inicjatywę. Bardzo ciekawy przykład, jak można organizować krótkie łańcuchy dostaw. Nasza debata została tak zaplanowana, aby jej osią było jedno krótkie pytanie. A mianowicie, jeżeli Big Tech w rolnictwie ma być odpowiedzią, to jakie właściwie było pytanie? W tym znaczeniu, że w zależności od tego, jak zdefiniujemy problemy i wyzwania systemów żywnościowych, takie będziemy próbować implementować rozwiązania. Dlatego też zaczniemy od poznania w ogóle tego, jak działają platformy, o co chodzi z tym przepływem danych, dlaczego platformy bardzo często w tym aktualnym wydaniu oznaczają dużą władzę, wiążą się z władzą, z kontrolą danych. I oddam głos Kubie. Halo? O, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tu sobie jeszcze zrobię mały taki setup i zacznę krótką opowieść, bo ja się w ogóle nie znam na rolnictwie. Traktuję, raczej bardzo lubię rolnictwo i bardzo często, jeżeli tylko czas na to pozwala, to spędzam czas w gospodarstwie mojego teścia i mojej teściowej. Natomiast większość czasu, nawet jak siedzę tam, spędzam na rozmyślaniach na temat nowych technologii, platform i właśnie Big Techu. I pomyślałem, że postaram się nakreślić w paru prostych słowach taki prosty framework, taki prosty zestaw założeń, które mogą nam pomóc później wejść w dyskusję i zastanowić się, w jaki sposób nowe technologie, zwłaszcza technologie cyfrowe, wpływają na produkcję i dystrybucję żywności. Cały zbiór myśli, które tutaj chciałbym Wam zaprezentować, objąłem nazwą agrocybernetyka i brzmi dosyć futurystycznie, szukałem w Google, nie ma jeszcze takiego słowa, więc udało mi się znaleźć coś całkiem nowego, ale to nie jest tak, że wymyślam słowo ad hoc i ono nie funkcjonuje, zawsze staram się jakoś podbudować merytorycznie, więc jako z wykształcenia filozof mam tendencję do grzebania w etymologii, więc kiedy mówimy o czymś takim jak agrocybernetyka, rozbijamy to na dwa człony, na agros i kubernetes. Agros oznacza, ma swoje źródło w słowie pole, natomiast kubernetes, które ostatnio zostało w jakiś sposób zaciemnione przez cyberpunk, czy to jak my funkcjonujemy
w kontekście kulturowym słowo cyberprzestrzeń. Często nam się kojarzy z rzeczywistością wirtualną, ale tak naprawdę dotyczy zarządzania, sterowania, sprawowania pewnej kontroli nad czymś. Więc kiedy używamy słowa agrocybernetyka, możemy myśleć o zarządzaniu polem. Polem w kontekście prowadzenia pewnych upraw, czy tworzenia, produkowania żywności. W związku z tym, żebyśmy głębiej weszli w ten kontekst, chciałbym wyłożyć parę takich prostych założeń odnośnie samych technologii informacyjnych. To znaczy, technologie informacyjne opierają się na wysyłaniu pewnych sygnałów, które wyłaniają się z szumu. Tak jest, tak zresztą mówi teoria, matematyczna teoria informacji, że sygnał to jest to, co do nas dociera, to, co jest przez maszynę interpretowane, to, co jest później przepuszczane przez bramki logiczne w procesorze. I tak naprawdę możemy programować materię, przesyłając jakąkolwiek formę sygnału przez odpowiednio skonstruowane bramki logiczne. To, co nas otacza, to szum, czyli chaos, brak pewnego znaczenia i wystarczy, że coś się pojawi, jakiś prosty sygnał i jesteśmy w stanie to zinterpretować jako input, to wejście do maszyny. My na co dzień kojarzymy to z jedynką w programowaniu, w technologiach informacyjnych, czyli za każdym razem, kiedy maszyna dostaje określony input, dostaje coś na wejściu, w tym przypadku jedynkę, wiemy, że coś się wydarzyło, że coś, czego maszyna oczekiwała, zostało spełnione. Następnie ta jedynka, ten sygnał może przejść dalej, może być dalej przetwarzany, obliczany, wykorzystywany. W opozycji do jedynki stoi zero, czyli brak jakiegokolwiek sygnału i można powiedzieć, cała technologia informacyjna, taką jak dzisiaj ją znamy, kiedy nie będziemy jeszcze wchodzić w przestrzeń komputerów kwantowych, które troszkę burzą ten dualny podział, opiera się na zerach i jedynkach. To, co robią w tej chwili procesory, to nic innego, tylko przetwarzają zera i jedynki. I tutaj znowu sięgając do filozofii, pozwolę sobie sięgnąć do starożytnej filozofii, w tym przypadku do Parmenidesa, który mówi, że byt jest, niebytu nie ma. Tak samo dla maszyny, jeżeli otrzymuje jakikolwiek sygnał, to znaczy, że coś się wydarzyło, że coś jest. To jest ta informacja, to jest ten nośnik, że coś w rzeczywistości się pojawiło. My oczywiście na potrzeby naszej tutaj dyskusji możemy zbudować troszkę bardziej zaawansowaną strukturę informacyjną i w tym przypadku sięgnę po przykład rzodkiewki. Rzodkiewka jest pewną informacją. Stanowi o jakimś bycie, który może być teraz interpretowany przez maszynę. Jaka jest rzodkiewka, każdy z nas wie. Mam nadzieję, że każdy kosztował kiedyś rzodkiewki, bo to są bardzo dobre warzywka. I teraz ta rzodkiewka jest oczywiście, jeżeli myślimy o bycie, pewnym bytem wielowymiarowym, bo możemy ją opisać na wiele różnych sposobów. To, że rzodkiewka waży 17 gramów, to, że jest z gatunku z lata, który świetnie komponuje się z piwem i to, że została wyhodowana w danym miejscu, o danym czasie. To już w jakiś sposób charakteryzuje rzodkiewkę dla maszyny. Maszyna w ten sposób będzie postrzegać rzodkiewkę, jeżeli zostanie w ten sposób zdefiniowana. Oczywiście to, w jaki sposób opiszemy rzodkiewkę, będzie tą reprezentacją dla maszyny tego, w jaki sposób ona będzie ją rozumiała i w jaki sposób my będziemy nią operować. Możemy rzodkiewkę opisać na wiele różnych sposobów. Możemy, mając odpowiednią aparaturę, określić, że jedna rzodkiewka ma około 4 kalorii, czyli wciąż więcej niż tik-tak, że musi być w danych warunkach atmosferycznych hodowana, potrzebuje tyle wody, żeby urosła i w jakim okresie mniej więcej zajmuje jej czas tego, żeby wykształciła się do swojej pełnej formy. I znowu, tak jak my jesteśmy w stanie doświadczać rzodkiewki pod postacią warzywa i opisać je w perspektywie smaku czy pewnego skojarzenia, kiedy wchodzimy z nim w taką bezpośrednią interakcję w trakcie spożywania, tak dla maszyny, dla komputera jest to pewien zestaw informacji. I teraz ten zestaw informacji, to co jest tutaj kluczowe, on też bardzo często jest oparty o inne informacje. Budujemy pewną sieć relacji, bo co z tego, że my mówimy, że rzodkiewka potrzebuje pewnej ilości wody. Kiedy zaczynamy opisywać wodę, my też możemy tą wodę policzyć, możemy wskazać jej źródło, jakość i tak dalej. Jeżeli mówimy o pogodzie, wchodzimy w zupełnie inny obszar, bo znowu charakterystyka pewnych warunków atmosferycznych też podlega pewnemu opisowi. I te opisy nawzajem
nakładają się, wchodzą ze sobą w pewne relacje, budują świat, taki szeroko pojmowaną sieć semantyczną, która jest w stanie być interpretowana przez maszynę. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kluczowa teza, od której wychodzę, to to, że informacja jest jednocześnie kontrolą. Jeżeli my coś wiemy, mamy pewną informację o rzeczywistości, to niejako przejmujemy chociaż drobną kontrolę nad tą rzeczywistością, bo wiemy, jak możemy się do niej ustosunkować. Jeżeli wiemy, że rzodkiewka rośnie w takich, a nie innych warunkach, mamy kontrolę nad tym, żeby takie warunki dla rzodkiewki sprawić. Jeżeli wiemy, że dieta zdrowego człowieka nie może składać się tylko z rzodkiewek, jesteśmy w stanie zaprojektować, zaprogramować odpowiednią dietę, zapanować nad tym. Tutaj się pojawia właśnie ten wątek cybernetyki, który jest stricte związany ze sterowaniem, z układaniem. To założenie jest o tyle kluczowe, że kiedy za chwilę będziemy mówić o platformach, o tym, jak one gromadzą informacje, bo platformy, dzisiaj platformy cyfrowe nie gromadzą rzodkiewek. One głównie gromadzą informacje o rzodkiewkach. Ja oczywiście trzymam się przykładu rzodkiewki, ale rzodkiewkę można zastąpić czymkolwiek innym i dzisiaj kwantyfikowane jest mnóstwo innych czynników, ale każdy z tych czynników, obiektów, przedmiotów jest również opisywany na wiele różnych sposobów i bardzo często to opis będzie determinował to, co później się dzieje z samym obiektem, z samą rzodkiewką. Jeżeli rzodkiewkę, albo inaczej, sięgnę po inny przykład, który jest blisko związany z moim jakimś osobistym postulatem, jeżeli my będziemy traktować zwierzęta jako pewne składniki odżywcze, to automatycznie maszyna również w ten sposób będzie postrzegać krowy, świnki, kury jako pewną materię, którą jesteśmy w stanie spożywać. Ale wystarczy, że zaczniemy nazywać je jako swoich przyjaciół, zaczniemy nazywać je jako żywe istoty, przypisując im zupełnie inną wartość. Wtedy znowu maszyna, ucząc się zupełnie innej semantyki, będzie też zupełnie inaczej podchodzić do reguł, którymi ta sieć semantyczna się rządzi. I teraz, jeżeli znowu wrócimy do takiego codziennego doświadczenia dania, znaczy ofiarowania komuś rzodkiewki. Jeżeli ktoś mi ufa i ja wyhodowałem rzodkiewkę i teraz chciałbym się z kimś podzielić rzodkiewką, to ta osoba nie musi wiedzieć, ile tak kalorii ma ta rzodkiewka, gdzie została wyhodowana, skoro ja ją przynoszę, w końcu mi ta osoba ufa, ile zostało potrzebnych energii do tego, żeby ta energia powstała, przepraszam, żeby ta rzodkiewka powstała. W takiej bliskiej relacji zaufania skupiamy się znowu na tym obiekcie, który nie jest zdigitalizowany, który funkcjonuje jako coś obecnego w naszym życiu. Ale jednocześnie danie rzodkiewki jest też przekazaniem pewnej informacji, zwłaszcza jeżeli przekazujemy ją maszynie, jeżeli przekazujemy ją komputerowi, który nie jest w stanie zjeść rzodkiewki i samemu stwierdzić, co to jest rzodkiewka. I tutaj dochodzimy do platformy. Bo platforma przede wszystkim jest bytem cyfrowym, to znaczy ona funkcjonuje w rejestrze cyfrowym, ona opiera się, nie byłoby platform, gdyby nie rzeczywistość informacyjna, gdybyśmy nie funkcjonowali w tym trybie przetwarzania, wytwarzania i konsumowania informacji. Żeby odpowiednio zarządzać, czyli bawić się w tą agrocybernetykę, polami, pewną dystrybucją żywności i tak dalej, to, co zostało wyprodukowane na polu, musi zostać opisane, musi zostać zinterpretowane. I znowu, po jakie kategorie sięgniemy, w taki sposób komputer będzie interpretował to, z czym my mamy do czynienia. Więc jednocześnie, kiedy my przekazujemy informacje o tym, co zostało wyprodukowane maszynie, my tak naprawdę, znowu, to co zresztą powiedziałem, przekazujemy jedynie informacje o tym, nie przekazujemy samej rzodkiewki platformie. I teraz siła platform, to jak one dzisiaj budują swoją potęgę, polega na tym, że platformy zbierają informacje o tym, jak wygląda produkcja żywności, jak wygląda dystrybucja żywności, bo samych konsumentów żywności interesuje ta rzodkiewka na talerzu, to, że ostatecznie będę mógł zjeść śniadanie z twarożkiem i rzodkiewką. Platformy w ten sposób są w stanie nadpisywać dodatkowe dane odnośnie tego, ile ta rzodkiewka kosztuje, bo mam świadomość tego, że nie tylko rzodkiewka z lata została wyprodukowana, ale również jutrzenka i afrodyta. Widzę, ile zostało użyte w to energii, w związku z tym jestem w stanie manipulować zarówno zapotrzebowaniem, jak i ceną. Platforma jest tym pośrednikiem i jej wartość jest zbudowana na
podstawie tych wszystkich informacji, które udało się jej zebrać na, w przeciągu gromadzenia w procesie produkcyjnym. I nie byłoby z tym problemu, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś małym gospodarstwem i tych rzodkiewek byłoby mało i moglibyśmy nawet prowadzić rejestr w papierze, bo jak najbardziej takim nośnikiem danych może być zeszyt. Ale w sytuacji, kiedy mówimy o przemyśle rolniczym, to wyobrażam sobie, że tutaj mówimy o ogromnej ilości danych, które już wykraczają poza nasze możliwości poznawcze nas jako ludzi. Tutaj wkracza maszyna i tutaj wkraczam też ja troszkę ze swoim stanowiskiem technooptymisty, że ja wierzę, że maszyna dużo zdejmuje z naszych barków problemów związanych z tym, jak organizować, jak zarządzać rzeczywistością, bo zdecydowanie szybciej przetwarza informacje niż my. W przypadku trzech rzodkiewek jestem w stanie je opisać, odpowiednio tym operować, ale jeżeli tych rzodkiewek jest mnóstwo, platforma zaczyna być tym bytem informatycznym, tą maszyną, która wylicza to wszystko za nas, żeby ostatecznie dostarczyć produkt docelowy użytkownikowi końcowemu. I tutaj się pojawia to, o czym wcześniej mówiliśmy, o czym też mówiła Weronika, czyli pytanie o Big Tech, na który dzisiaj w dużej mierze stoi na modelach maszynowych, modelach sztucznej inteligencji. Żeby zebrać wszystkie możliwe informacje o rzodkiewkach i wyciągnąć z tego jakiekolwiek wnioski, jakiekolwiek wzorce postępowania, modele maszynowe, które jak jedno z dzieł, które można zobaczyć piętro wyżej, nooskop, służą do tego, żeby przewidywać albo klasyfikować to, co się dzieje w tej chwili, czyli identyfikować pewne wzorce, które zachodzą w rzeczywistości, funkcjonują w oparciu o modele sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala nam odpowiedzieć na pytania w sytuacji, kiedy mamy naprawdę ogromną ilość danych albo ogromną ilość czynników do przemyślenia. Bo pamiętajmy, że nie mówimy tutaj tylko o rzodkiewkach, ale produkcja rzodkiewki wiąże się z jakimś aktywacją całego ekosystemu, tego w jaki sposób poszczególni dostawcy wchodzą w relacje z logistyką, jak odpowiednio mówimy o pewnych źródłach finansowania, jak to jest później dostarczane do odpowiednich dystrybutorów, hurtowni, ile kosztuje w tej chwili przechowywanie żywności w hurtowniach chłodniczych. Tych czynników, które my musimy jako ludzie wziąć pod uwagę, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym polega współczesna produkcja żywności, jest mnóstwo. Z drugiej strony, my jako osoby, które są odpowiedzialne za tworzenie modeli i algorytmów sztucznej inteligencji, kształtujemy to, w jaki sposób rzodkiewki dzisiaj powinny być opisywane. Czy tak jak wcześniej powiedziałem, jak zwierzęta powinny być opisywane, czy jako pewne wartości spożywcze, czy raczej jako rośliny ozdobne, czy jako pożywienie, które powinno wylądować na każdym talerzu. Tutaj mówiąc krótko i chciałbym sięgnąć do mema, który przechwyciłem od Agi z Gód, której nie ma w tej chwili jeszcze na sali, bo poszła coś zjeść, ale obiecała, że wpadnie. Kiedy myślimy o modelach maszynowych, mamy do czynienia tak naprawdę ze statystyką na sterydach. To jest nic innego jak zebranie mnóstwa ilości danych na temat produkcji żywności, mnóstwa kontekstów, które były zaangażowane w produkcję żywności, po to, żeby przepuszczając przez nie odpowiednie modele maszynowe, móc sobie odpowiedzieć na trudne pytania, które wiążą się z produkcją właśnie żywności. I ja w tym osobiście widzę ogromny potencjał na reorganizację, skoro tutaj pojawił się wątek tego, że rzeczywiście dzisiejsza produkcja żywności nie może już mieć dalej miejsca, musimy ją w jakiś sposób przemyśleć, przeorganizować, to mamy znakomite narzędzie, które umożliwia nam to zrobić. Zrobienie tego, przepraszam. I teraz pojawia się kolejny wątek, który warto tutaj podkreślić i sięgnę na chwilę do tego slajdu. I to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Dostęp do tych danych i dostęp do tych modeli maszynowych. W tej chwili one bardzo często są rozgrywane, czy odpalane, czy liczone za zamkniętymi drzwiami. Mnóstwo danych wpada do tak zwanego Big Techu. Jest tam opracowywanych odpowiednio w kontekście potrzeb danej grupy, danej organizacji, a następnie dana grupa organizacji ze względu na to, że ma dostęp do najnowszych technologii, jest w stanie określać zasady, reguły, jak ta żywność powinna być dystrybuowana. I pytanie o Big Tech, czy pytanie o platformy w kontekście żywności
powinno dotyczyć tego, jak my jako konsumenci, ale jednocześnie producenci żywności powinniśmy mieć wpływ na to, jakie dane są zbierane, gdzie są gromadzone i w jaki sposób są przetwarzane. I jakie możemy my z tego wyjąć wnioski, żeby właśnie przeorganizować cały system i to, w jaki sposób to wygląda dzisiaj. W tym miejscu dziękuję i już przełączę kogoś innego. Bardzo dziękuję, Kuba, za przedstawienie, to? Czym jest platforma, jest natura platformy jako pośrednika. I będziemy kontynuować ten temat. Oddam głos Janowi Skoczylasowi, który będzie wprowadzi nas w temat, jak Big Tech wkracza konkretnie do sektora rolno-spożywczego. Teraz mnie słychać? No tak, to wszystko brzmi bardzo, bardzo interesująco. Natomiast no, pytanie jest, kto rzeczywiście kontroluje te dane, kto ma do nich dostęp, kto umie je przetwarzać. I tak naprawdę no, jest to kilka firm, które są zupełnie nieprzejrzyste i tak naprawdę nie mamy nad tym żadnej kontroli. Zadaniem jest mówienie o platformach internetowych w rolnictwie i będę się opierał na raporcie organizacji Grain, który jest zatytułowany Cyfrowa kontrola. Jak Big Tech wkraczają do sektora rolno-spożywczego i co to oznacza? Big Tech tutaj to jest te kilka najważniejszych i największych firm technologicznych, takich jak Google, Microsoft, Amazon, Facebook, ewentualnie chińska Alibaba. No i w jaki sposób więc cyfrowa kontrola, jak Big Tech wkraczają do sektora rolno-spożywczego i co to oznacza? Pod tytułem jest największe światowe firmy technologiczne i platformy dystrybucji, takie jak Microsoft i Amazon, zaczęły wchodzić do sektora żywnościowego. Co to oznacza dla drobnych rolników lokalnych systemów żywnościowych. Więc najpierw z konieczności bardzo skrótowo, w jaki sposób wkraczają do sektora rolno-spożywczego. Więc po pierwsze inwestują w swoje cyfrowe platformy informacyjne, które są powiązane z ich usługami w chmurze. I tak na przykład Microsoft rozbudowuje swoją cyfrową platformę rolniczą zwaną Azure FarmBits, która działa przez należącą do firmy potężną technologię chmury o tej samej nazwie. I platforma ta oferuje cały wachlarz technologii dla rolnictwa opartego o dane, które są używane do monitorowania, analizy warunków glebowych, wodnych, danych o klimacie i aktualnych danych pogodowych. Microsoft współpracuje z finansowanym przez Fundację Gatesów Sojuszem na rzecz Zielonej Afryki, AGRA. Ta inicjatywa Microsoft nazywa się For Africa. I w ramach tej współpracy firma wdraża aplikację Chatbox, to jest wirtualny rozmówca Microsoftu pod nazwą Kuzabot. I aplikacja ta dostarcza rolnikom porady za pomocą należącego z kolei do Facebooka, komunikatora WhatsApp i SMS-ów. W tym informacje na temat zalecanych środków produkcji, gdzie można je kupić. I platforma ta, czyli FarmBits, jest zintegrowana ze startupem Climate Edge, która określa się jako pośrednik w handlu danymi dla rozwijającego się sektora rolnego. Gromadzi on dane o drobnych rolnikach, a następnie sprzedaje je między innymi firmom ubezpieczeniowym, organom certyfikującym, sprzedawcom pestycydów i firmom spożywczym takim jak Unilever. I to jest informacja, która się znajduje po prostu na stronie tej firmy. Także po prostu to jest ich, to czym się zajmują. Czyli handlują danymi, kupionymi przez Microsoft. Z kolei Amazon
Amazon dodatkowo jeszcze oprócz tych platform, tej ogromnej chmury, która do nich należy, to Amazon Web Services, która jest największą chmurą ze wszystkich, no był Whole Foods, to jest największa amerykańska sieć handlu detalicznego zdrową żywnością. Jak to wyszło, no to po prostu ludzie ze środowiska, tak powiem, ekologicznego, no to przeszły ciarki po plecach. Zainwestował poza tym 500 milionów dolarów na giełdach żywnościowych. Ale przede wszystkim, podobnie jak Microsoft, rozwija swoją cyfrową platformę rolniczą, która może potencjalnie wykorzystywać, i robi to, dane zebrane przez Bayer i różne inne przedsiębiorstwa, które korzystają z tej chmury. Z tego powodu ma nad nimi ogromną przewagę i dotyczy to również tych innych platform, czyli technologicznych. Po prostu oni mają kontrolę nad tymi danymi, mają do nich dostęp i potrafią je przetwarzać. W związku z tym, no, takim pewnego rodzaju partnerstwie jest to strona dominująca i która, no, może to kontrolować. Amazon, który do tej pory zajmował się sprzedażą online, wchodzi do handlu detalicznego. Zakłada taką sieć sklepów Amazon Go, oprócz tego Whole Foods, i rozwija technologię widzenia komputerowego, która umożliwia robienie zakupu bez jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, z kasą. Po prostu wchodzisz do sklepu, przykładasz telefon do skanera, bierzesz, co ci potrzeba, i wychodzisz. I dostajesz rachunek później. I oczywiście na podstawie tych swoich danych, tej ogromnej bazy danych, są w stanie wpływać na twoje wybory, tak? No tak. To jest tak futurystycznie brzmi, a to już się dzieje po prostu. To się po prostu dzieje. Z kolei Apple współpracuje z cyfrową platformą AdWord w celu rozwijania rolnictwa precyzyjnego i stworzył takie urządzenie AdWord Apple Watch. Wiem, że są takie te Apple Watch, tak? Ja nigdy tego nie używałem i śpieszy mnie to i dziwi w ogóle, ale coś takiego jest. Jest coś takiego specjalnego dla rolników. To urządzenie podobno umożliwia centralizowane zarządzanie gospodarstwem. Dostarcza wszelkie informacje agronomiczne dotyczące historii upraw, na polu, zawiadomienia z rekomendacjami agronomów, informacje, kiedy pole jest gotowe do zbiorów itd. Facebook z kolei zainwestował 5,7 miliarda dolarów w Reliance Jio, które jest największym operatorem sieci komórkowej w Indiach. I ta sieć komórkowa wprowadziła na rynek aplikację mobilną dla rolników pod nazwą Jia Krishi, która dostarcza rolnikom porady na temat precyzyjnych praktyk rolniczych, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii takich jak sadzenie, nawadnianie, ochrona przed szkodnikami i tak dalej. Z kolei Google wraz z platformą przestrzenną Hand in Hand, zarządzaną przez Światową Organizację Żywnościową, FAO, przy ONZ, stworzył mapę Ziemi. Jest to narzędzie służące do zbierania, integracji, analizy, udostępniania ogromnych ilości informacji dotyczących klimatu, środowiska i rolnictwa. No, poza tym, jeśli chodzi o Google, no to wiadomo, że większość, właściwie wszystkie telefony komórkowe, przez które działają te aplikacje, należą albo do Google, czyli systemy, to jest Android, Google, albo Apple, albo Microsoft. Drugi sposób, w jaki Big Tech wkraczają do sektora rolno-spożywczego, to jest dzierżawiąc swoją infrastrukturę i udostępniając technologię danej technologii przetwarzania przedsiębiorstwom biznesowym, w tym tych największych przedsiębiorstwom. I te przedsiębiorstwa również tworzą swoje platformy, korzystają z infrastruktury tych wielkich firm. No, tak na przykład Syngenta,
2019 roku kupiła platformę Kropio i chwalą się, że łącznie 80 milionów hektarów ziemi zarządzano przy użyciu tej platformy, cyfrowych narzędzi Syngenty. Z kolei Bayer posiada platformę Climate Field View, którą no, jakby dostał po Monsanto, przejął kilka lat temu, przejmując firmę Monsanto, też przejął tę platformę. I ma również też platformę Climate.com. Którą również przejął kilka lat temu. Korzystają z technologii, dzierżawią przestrzeń w chmurze Amazonii. BAS ma aplikację Xarvis, która pomaga w identyfikacji chwastów, chorób, insektów i tym podobnych. Także przewiduje, kiedy staną się one problemem, udziela porad na temat terminu oprysków, nawożenia. Mają taką aplikację, nazywa zwiadowca, która pomaga zidentyfikować chwasty, choroby, owady na polu, przewiduje, kiedy staną się one problemem. Z kolei gospodarz pola powie kiedy rolnikowi, kiedy oprysnąć, nawozić, a także z dodatkową opłatą aplikacja proponuje, tutaj cytuję, co jest na stronie, na ich stronie, pozostawić nam planowanie, zastosowanie i dokumentację działań związanych z ochroną roślin. No i w tym, jak się te opcje rolnik decyduje, to po prostu BAS wysyła w czas pryskiwarki, a wtedy, kiedy uzna, że są potrzebne. Z kolei Corteva ma granular, reklamują się od każdego nasiona do każdego pola. Granular daje Ci narzędzia, aby sprostał wyzwaniom na każdym etapie Twojej działalności. A samą sprawą powiązaną jest użycie AI w handlu detalicznym. Według grupy badawczej Gartner, to jest z kolei na podstawie artykułu BBC i raportu, według grupy Gartner 2/3 wielkich detalistów na całym świecie albo już posługuje się AI, albo planuje ją zainstalować. My to widzimy już na każdym kroku w tej chwili, różne aplikacje. Konsultant handlu detalicznego z firmy Blick Rotenberg nazywa AI świętym gralem. Cytat dokładnie jest taki: opracować profil klientów, zasugerować im produkt, zanim sami uświadomiąc sobie, że jest to coś, czego by chcieli. I no podobno zastosowanie AI, czyli takie sugerowanie klientom produktów, zwiększa w rok sprzedaż nawet 10-krotnie zyski. Ja chciałem przedstawić wnioski autorów tego raportu Grain. I wnioski są takie, że to wkraczanie Big Tech do sektora rolno-spożywczego po pierwsze tak prowadzi do silnej integracji przedsiębiorstw dostarczających produkty dla rolników, czyli pestycydy, traktory, drony, z tymi, którzy kontrolują przepływ danych i mają dostęp do konsumentów żywności. Po stronie środków produkcji korporacje agrobiznesowe przyłączają się do trendu polegającego na zachęcaniu rolników do używania aplikacji na telefonach komórkowych, aby przesyłali im dane, twierdząc, że będą dzięki temu doradzać. To doradzać jest w cudzysłowie rolnikom. Jednocześnie możemy zaobserwować, jak wielkie koncerny internetowe wchodzą do sektora rolno-spożywczego i przejmują kontrolę nad dystrybucją żywności. No i ostatni wniosek jest taki, że wspólnie faworyzują one użycie substancji chemicznych i kosztownych maszyn, a także produkcję dóbr dla nabywców korporacyjnych, a nie na lokalne rynki. Sprzyjają centralizacji, koncentracji, jednorodności oraz mają skłonność do nadużywania swojej władzy i monopolizacji. Jeszcze może tak króciutko bym powiedział jedną rzecz. Miałem jakiś czas temu taką uczennicę, która jest aktorem informatyki, zajmuje się właśnie AI i w tym czasie, jak ja uczyłem, jestem nauczycielem angielskiego między innymi, to pracowałem na takim projektem, pracowałem w jakiejś firmie brytyjskiej, pracowałem nad takim projektem,
nikt nie musiał się trudzić wyborem produktu, bo podłączona do internetu lodówka wie po prostu, czego brakuje i też zna twoje preferencje, tak, na podstawie tych wielu danych, które są w tych ogromnych bazach i też podsunie ci jakieś takie, co możesz mieć ochotę, nie? A te dane i technologie ich przetwarzania pozwalają tak naprawdę przewidzieć szybciej to, czego będziemy potrzebowali, niż my jeszcze sobie to uświadomimy. No, chodzi to bardzo, bardzo, bardzo głęboko, tak, taką naszą psychologię i życie emocjonalne. Oni często wiedzą, co ten algorytm wie, co ludzie, co my czujemy, tak coś nie uświadamiamy. No i na tym chciałem zakończyć swoje bardzo dziękuję za przedstawienie tej skomplikowanej sieci powiązań i konsolidacji władzy w sektorze Big Tech. W Twoim wypowiedzi pojawił się termin rolnictwo precyzyjne. I nasza kolejna prezentacja wystąpienia Andrei Beste będzie dotyczyło między innymi właśnie tego terminu, ponieważ to, co opisałeś, Big Tech wspiera konkretny paradygmat, konkretne podejście do systemów żywnościowych, więc Andrea teraz wprowadzi nas Ja, vielen Dank, Veronika, für diese Vorstellung und vielen Dank für die Einladung hierher. Ich begrüße euch alle. Schönen Nachmittag. Bardzo dziękuję za przedstawienie i bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Während es jetzt in den ersten beiden Vorträgen eigentlich mehr um die Kontrolle ging und das Sammeln von Daten und die Kontrolle über diese Daten und ob das vielleicht sinnvoll oder gefährlich sein kann, möchte ich mir jetzt nochmal etwas genauer mit euch anschauen, wie diese Technologie in der Landwirtschaft beworben wird. Und zwar mit dem Stichwort Nachhaltigkeit. I w pierwszych dwóch wystąpieniach była mowa o kontroli i o tym, jak zbierane są dane i jak te zebrane dane są potem kontrolowane i też mówcy zastanawiali się, na ile to ma sens, na ile to jest być może niebezpieczne. Natomiast ja chciałabym teraz powiedzieć, w jaki sposób reklamuje się te rozwiązania w tym sektorze. I posługują się podczas tej reklamy, bardzo często te przedsiębiorstwa, pojęciem zrównoważonego rozwoju. Auf der europäischen Ebene, aber auch auf der nationalen Ebene und in vielen Medien wird die Präzisionslandwirtschaft inzwischen als die große Lösung für unsere aktuellen Probleme gepriesen. Zarówno na szczeblu europejskim, jak i na szczeblu krajowym, też w bardzo wielu mediach można usłyszeć, że rolnictwo precyzyjne to jest znakomite, wielkie rozwiązanie tych problemów, o których teraz mówimy w kontekście rolnictwa. Während viele wissenschaftliche Studien festgestellt haben in den letzten 10 Jahren, dass unsere Landwirtschaft heute nicht nachhaltig ist und dass sie unsere Ökosysteme beschädigt, soll die Präzisionslandwirtschaft sie nun nachhaltiger und umweltfreundlicher machen. Weniger Pestizide, weniger Dünger, geringere Umweltbelastung. I badania naukowe, które przeprowadzono w ostatnim dziesięcioleciu, pokazały, że dzisiejsze rolnictwo niestety już nie jest zrównoważone, ponieważ szkodzi naszym ekosystemom. I teraz pojawił się taki postulat, żeby zastosować rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego i to rolnictwo precyzyjne ma sprawić, że to rolnictwo nasze znów stanie się zrównoważone i nie będzie szkodzić naszym ekosystemom, ponieważ będzie można zmniejszyć ilość używanych pestycydów, nawozów, będziemy mniej obciążać glebę. Allerdings brauchen wir für Präzision auch genaue Daten. Ale żeby mówić o precyzji, potrzebujemy dokładnych danych. Für die Untersuchung von Böden und von landwirtschaftlichen Systemen haben wir bisher keine Instrumente, die im Boden
den Nährstoffbedarf in Böden genau messen können. I w tej chwili nie mamy jeszcze precyzyjnych narzędzi, które pozwalałyby nam mierzyć bardzo dokładnie zapotrzebowanie gleby na składniki pokarmowe. Wir haben zum Beispiel alleine für den Phosphorgehalt in Böden in Europa 16 verschiedene Labormethoden, die allesamt sehr ungenau sind. Jeżeli chodzi o pomiary zawartości fosforu na przykład, to w Europie, tylko w Europie, mamy 16 różnych metod laboratoryjnych i wszystkie one są bardzo nieprecyzyjne. Beim Stickstoff wird nur indirekt digital gemessen, indem das Chlorophyll in den Blättern mittels Farbmessverfahren ausgewertet wird. Jeżeli chodzi o pomiary dotyczące azotu na przykład, to te pomiary owszem odbywają się pośrednio, cyfrowo, ale to jest badanie, które opiera się na ocenie koloru i określa zawartość chlorofilu w liściach. Das ist, im Boden wird der Stickstoff während eine Maschine über den Acker fährt, also gar nicht gemessen. Czyli jeżeli mamy maszynę, która jedzie przez pole, no to w ogóle nie ma możliwości pomiaru azotu w samej glebie. Und die für die Pflanzengesundheit sehr wichtigen Mikronährstoffe werden überhaupt nicht gemessen. In keiner regelmäßigen Messung im Standardverfahren, aber auch nicht im Rahmen der Präzisionslandwirtschaft. Natomiast w ogóle nie mamy pomiarów dotyczących mikroelementów, które są bardzo ważne dla zdrowia roślin i tych pomiarów nie ma ani w tym standardowym rolnictwie, które w tej chwili dominuje, ani też w zakresie rolnictwa precyzyjnego dokonywanie tych pomiarów nie jest możliwe. Die Datenlage ist also sehr unvollständig. Und wenn wir gehört haben, dass die Entscheidung der künstlichen Intelligenz mit Daten zu arbeiten von der Datenlage abhängig ist, dann haben wir hier eine sehr unvollständige Datenlage, mit der die künstliche Intelligenz arbeiten soll. Von Präzision kann also überhaupt keine Rede sein. Także możemy stwierdzić, wyciągając wnioski, że nie dysponujemy po prostu pełnymi danymi. A moi przedmówcy mówili o tym, że idziemy w tym kierunku, że to sztuczna inteligencja będzie podejmowała za nas, za ludzi decyzje, no oczywiście w oparciu o dane. Także chcę zwrócić uwagę, że te dane będą niepełne i w ogóle już nie może być w związku z tym mowy o precyzji. Dennoch wird ja damit geworben, dass die Präzisionslandwirtschaft die landwirtschaftliche Praxis nachhaltiger machen kann. Es gibt eine Studie eines staatlichen Agrarforschungsunternehmens in Deutschland, die sich diese Aussage einmal näher angeschaut hat in einem Versuch. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass es bei Düngemitteln, Pestiziden oder Treibstoff nur Einsparungen im einstelligen Prozentbereich gibt, also kleiner als 5%. Ale mówi się bardzo często, że to rolnictwo precyzyjne ma sprawić, że nasze rolnictwo stanie się właśnie zrównoważone i ta teza została poddana kontroli, przeprowadzono badanie naukowe, Instytut Naukowy to badanie przeprowadził w Niemczech, sprawdził po prostu, przeprowadził eksperyment. I co się okazało w wyniku tego eksperymentu? Okazywało się, że metody związane z rolnictwem precyzyjnym owszem, pozwalają ograniczyć zużycie nawozów, pestycydów i paliwa, ale są to oszczędności jednocyfrowe w ujęciu procentowym, czyli to co zasady mniej niż 5%. Więcej się zaoszczędzić nie da. Wenn wir aber nur eine Einsparungsmenge haben, kleiner 5% bei Pestiziden und Düngemitteln, bei einer Landwirtschaft, die viel zu viele Düngemittel und Pestizide einsetzt, dann klingt das nicht nach einer Trendwende in der Umweltbelastung. Natomiast jeżeli możemy zmniejszyć zużycie pestycydów, nawozów, ale jedynie o maksymalnie 5%, czy nawet mniej niż 5%, a tych pestycydów i nawozów w rolnictwie jest zdecydowanie za dużo, no to trudno mówić o tym, że to jest jakieś odwrócenie trendu. Zum Vergleich dazu, das System des Ökolandbaus, unabhängig, ob wir dort nun
künstliche Intelligenz benutzen oder nicht, das ist hier nicht die Frage. Aber dieses System hat im Vergleich zu dem Präzisionslandwirtschaftsansatz ganz andere Möglichkeiten, Umweltbelastungen zu verringern. No i teraz dla porównania spójrzmy na rolnictwo ekologiczne, w ogóle niezależnie od tego, czy w tym rolnictwie ekologicznym będziemy stosować sztuczną inteligencję, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Samo rolnictwo ekologiczne w porównaniu z tym precyzyjnym dysponuje zupełnie innymi możliwościami, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Ökolandbau werden schon aus systemischen Gründen keinerlei chemisch-synthetische Pestizide eingesetzt. W rolnictwie ekologicznym mamy systemy, w których w ogóle nie stosuje się syntetycznych nawozów chemicznych, pestycydów. Und die Tierhaltung, die im Ökolandbau flächengebunden ist, begrenzt die Menge der Düngung ganz automatisch durch diese Flächenbindung. I też w rolnictwie ekologicznym zakładamy, że mamy maksymalną liczbę zwierząt na określoną powierzchnię i dzięki temu też mamy zupełnie inną ilość nawozu. In einer Studie des staatlichen Forschungsinstituts für Agrarökologie in Deutschland von 2019 wurde gemessen, dass der Ökolandbau die Stickstoffemissionen ins Grundwasser um durchschnittlich 28% gesenkt hat. I na przykład badanie, które przeprowadzono w Niemczech w 2019 roku, pokazało, że rolnictwo ekologiczne pozwala obniżyć emisję azotu średnio o 28%. Einen noch größeren Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit durch Artenvielfalt macht die Permakultur. Jeżeli natomiast chodzi o różnorodność uprawianych gatunków, to bardzo istotna jest tak zwana permakultura. To jest jeszcze coś, co może dodatkowo sprzyjać zrównoważeniu rolnictwa. O wiele bardziej. Bei der Permakultur können gesunde Pflanzen in einem gesunden Ökosystem wachsen und Artenvielfalt und Nützlinge werden gefördert. Jeżeli chodzi o permakulturę, no to dzięki permakulturze zdrowe rośliny mogą rosnąć w zdrowym ekosystemie i promuje się zarówno bioróżnorodność, jak i pożyteczne owady. Es wird Humus aufgebaut und der gesamte Landschaftswasserhaushalt wird stabilisiert. Sehr wichtig in Zeiten von Trockenheit. Dzięki temu też tworzy się warstwa próchnicy i stabilizuje się gospodarka wodna. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w okresie suszy. Das dient dem Klimaausgleich, der Trinkwassergewinnung und dem Schutz vor Überschwemmungen und Hochwasser. I to oczywiście sprzyja klimatowi, też dzięki temu jest więcej wody pitnej i możemy lepiej zapobiegać powodziom. Und das alles wird ohne externen Energieaufwand erreicht. I to wszystko osiągamy bez korzystania z jakichkolwiek zewnętrznych źródeł energii. Nun behaupten sehr viele Menschen, mit Ökolandbau könne man aber die Welt nicht ernähren. Natomiast bardzo wiele osób powie, że cóż, rolnictwo ekologiczne po prostu nie jest w stanie wyżywić świata. Und wenn wir uns die besondere Form des Ökolandbaus, die Permakultur, anschauen, dann können solche Systeme deutlich mehr Kohlenhydrat- und Eiweißertrag pro Fläche liefern als heutige konventionelle Systeme. Natomiast permakultura może dawać znacznie większy uzysk węglowodanów i białka z danego obszaru niż rolnictwo konwencjonalne. Das heißt, ich kann hier nicht entscheiden, ob es sinnvolle Systeme gibt, wo auch künstliche Intelligenz im Ökolandbau sinnvoll eingesetzt werden kann, die mag es geben. Nie mogę więc powiedzieć, czy są jakieś systemy rolnictwa ekologicznego, w których można by wykorzystywać sztuczną inteligencję. Być może byłoby to możliwe. Es kann zum Beispiel kleine, über den Acker fahrende Roboter geben, die Unkraut jäten. Das gibt es auch heute schon. Mogłyby to być na przykład małe roboty, które przejeżdżają przez pole i usuwają chwasty. Już dzisiaj takie rozwiązania są stosowane. Aber in der Frage der Nachhaltigkeit hat der Wechsel von konventioneller Landwirtschaft zum Ökolandbau deutlich mehr Potenzial, als in der konventionellen Landwirtschaft einfach nur Technologien einzusetzen, die man noch nicht einmal präzise nennen kann.
und damit Plattformen wiederum mehr Macht zu geben. Natomiast jeżeli zależy nam na zrównoważonym rolnictwie, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że potencjał rolnictwa ekologicznego jest dużo większy niż potencjał rolnictwa konwencjonalnego. Nawet jeżeli w tym rolnictwie konwencjonalnym mielibyśmy stosować jakieś nowe technologie oparte na sztucznej inteligencji, bo chcę podkreślić, że te technologie, o których mówimy, no nawet nie zasługują na to, żeby określać je mianem precyzyjnych. No i też oczywiście kwestia platform i władzy, które takie platformy wokół siebie skupiają, to dodatkowe ryzyko. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich bedanke mich vor allem sehr herzlich bei meinen beiden Dolmetschern. Tym samym kończę. Bardzo dziękuję za uwagę i dziękuję też serdecznie obojgu moim tłumaczom. Bardzo dziękuję, Andrea, za przedstawienie nam tego kontekstu i pewien krok dalej, bo jako, że Państwo zauważyli, nasze prezentacje mają pewną logikę, pewną konsekwencję, jako że temat jest bardzo interdyscyplinarny i wymaga oglądu z każdej strony. Idziemy takimi krokami od tematu do tematu i Andrea rozpoczęła temat już praktyk ekologicznych, permakultury, który teraz będzie kontynuowany przez Pawła. Bardzo się cieszę, że Panu przyjął nasze zaproszenie, ponieważ jest to absolutnie kluczowe, aby zawsze był w tego typu debatach głos praktyka jako ogrodnika ekologicznego, który może naprawdę z doświadczenia powiedzieć, jak to jest obcować z roślinami, jak to jest prowadzić siedlisko w nurcie ekologicznym. Ja tutaj w prostych słowach podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat dzisiejszych zagadnień. Takie pierwsze pytanie, co jest celem korporacji? No, to jest jasne, że jest zysk, prawda? A celem rolnictwa ekologicznego jest uzyskanie plonów najwyższej jakości. Także to są już dwa różne cele, które niekoniecznie ze sobą idą w parze. Platformy traktują środowisko jako zbiór danych, które poddają analizie. Natomiast dla rolnika ekologicznego gleba jest żywym organizmem, którego nie można zaprogramować i do końca przewidzieć. Każde gospodarstwo ze swoją lokalizacją, topografią i glebą tworzy specyficzny i niepowtarzalny mikroklimat, który podlega swoim prawom. Rządzą tutaj nadrzędne prawa, prawa natury, nad którymi człowiek nie ma kontroli. Ekorolnik obserwuje na swoim gospodarstwie te prawa i dopasowuje do nich swoje uprawy, zabiegi pielęgnacyjne, zbiory itd. Wykorzystuje do tego swoją wiedzę, doświadczenie i narzędzia. Sztuczna inteligencja i specjalne oprogramowanie nie są mu do tego potrzebne, tak naprawdę. Ekorolnik dba o bioróżnorodność, tworząc miedzę, żywopłoty, oczka wodne i inne biotopy, które są siedliskiem dla roślin i zwierząt, nie będących celem produkcji. Natomiast w gospodarstwach wielkoprzemysłowych są to tylko przeszkody utrudniające osiągnięcie jak największych plonów i zysków. Ziemia jest żywym organizmem, o który należy dbać i go pielęgnować. Platformy w przeciwieństwie do tak zwanych, platformy za pośrednictwem tak zwanych nowoczesnych rolników traktują ziemię jako zasób, z którego trzeba jeszcze więcej wycisnąć. Z czasem na skutek stosowania dużych ilości agrochemii dochodzi do tego, że mamy do czynienia z martwą skałą. Natura to sieć skomplikowanych, doskonałych powiązań, od których my możemy się uczyć. Rolnik uczy się od nich cierpliwości, pokory, szacunku wobec życia.
Jeżeli ktoś... kierując się chęcią zysku, próbuje przy tym majstrować i tworząc i wprowadzając do obiegu na przykład genetycznie modyfikowane organizmy, to świadczy to o jego krótkowzroczności i ignorancji. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do ochrony środowiska, struktur wiejskich i lokalnego handlu. Natomiast rolnictwo przemysłowe z pomocą korporacji i globalizacji niszczy to wszystko. Argument o niedoborze żywności również nie jest prawdziwy. Zobaczmy, ile żywności marnuje się już na gospodarstwie. Duże sieci handlowe, wprowadzając swoje normy określające kształt i wielkość, powodują, że od kilku do kilkunastu procent warzyw i owoców nie trafia w ogóle do konsumentów. Stare, odżywcze i cenne biologiczne odmiany roślin jadalnych zostają przez to wycofywane z obiegu. Powoduje to ubożenie bioróżnorodności. Nowe odmiany GMO tworzone pod kątem na przykład szybkiego wzrostu i odporności na daleki transport nie dostarczają nam odpowiednich składników i zamiast odżywiać powodują niedobory w organizmie. Życie współczesnego, tak zwanego nowoczesnego rolnika staje się pasmem wielkich uzależnień. Najpierw od banków, które udzielają mu kredytów na zakup nowoczesnych maszyn. Potem od firm agrochemicznych, które sprzedają mu nasiona, nawozy sztuczne i pestycydy. Następnie od dużych sieci handlowych, które dyktują mu warunki sprzedaży. Patrząc na te aspekty, korzystniejsze jest dla środowiska, konsumenta i samego rolnika prowadzenie niewielkiego gospodarstwa ekologicznego. I teraz jeszcze parę zdań na temat takiego alternatywnego sposobu dystrybucji żywności. Ja pochodzę z Kotliny Kłodzkiej, tam prowadzę takie niewielkie dwuhektarowe gospodarstwo ekologiczne i wraz jeszcze z kilkoma innymi rolnikami, producentami stworzyliśmy taką niewielką kooperatywę spożywczą. I do obsługi tej kooperatywy używamy również stworzoną przez nas platformę, nazywa się ona Kohoto.net. Umożliwia ona tworzenie ofert, składanie zamówień, dokonywanie zakupów i płatności w sposób systemowy. W praktyce oznacza to, że aktualizacja oferty, rozliczenie sprzedaży zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut. I do tego wszystkiego właśnie nie potrzebujemy jakichś oprogramowań korporacyjnych, tylko stworzyliśmy to po prostu własnymi siłami i też tam zaprosiliśmy wiele innych grup, które korzystają też z tej platformy, bo mogą dzięki temu na przykład dokonywać wspólnych zakupów różnych produktów i łatwo się z tego rozliczać. No, to na tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pawle za Twoje wystąpienie i tak jak już mówiłam, idziemy z kolejnym wystąpieniem jeszcze o krok dalej. Został już zaczęty temat tego, czy jaka technologia mogłaby wspierać rozwiązania produkcji i dystrybucji żywności, które byłyby korzystne dla ludzi i środowiska. I w tym temacie powie się Karolina. Dziękuję. Mam nadzieję, że mnie słychać. Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie Biennale Warszawa oraz Fundacji Heinricha Böla, Weronice. Naprawdę bardzo miło nam, że nasza krakowska skromna inicjatywa została zaproszona tutaj do stolicy.
Także bardzo się też denerwowałam przed wystąpieniem. Później, teraz się też się bardzo denerwuję, ale trochę czym innym, bo co prawda tutaj jestem jako wiceprezeska Fundacji Targ Pietruszkowy, ale to nie jest jakby moja jedyna praca. Jestem w życiu zawodowym tłumaczką i tutaj się stresuję teraz, czy tłumacze dobrze słyszą, bo akustyka jest dosyć wymagająca, więc naprawdę podziwiam waszą pracę też. Podziwiałam system notacji, może potem jakieś wymienimy uwagi. Także tłumacze naprawdę mają dzisiaj ciężką pracę, nie tylko terminologicznie, ale też akustycznie. Dobrze, to powiem kilka słów na temat naszej fundacji, żeby nakreślić jakieś takie tło i jak my tutaj może staramy się stworzyć alternatywny system dystrybucji żywności właśnie ekologicznej, zrównoważonej. Nasza fundacja zajmuje się, jakby główną działalnością jest organizacja targu rolnego. To już jest dużo slajdów dalej. Dzięki. Ale tak naprawdę targ pietruszkowy, ten właśnie targ, o którym dzisiaj opowiem, został zaporządkowany przez Stowarzyszenie Podgórze.pl, po prostu stowarzyszenie osób, które mieszkają w dzielnicy Podgórze, w dzielnicy Krakowa. W którym ja też wtedy byłam i pojawiła się taka opcja, żeby stworzyć targ rolny, wtedy to było 9 lat temu, to był projekt, który miał na celu skracanie łańcuchów dostaw. 9 lat temu to było dosyć takie jeszcze nowatorskie, teraz się o tym mówi dużo więcej. I udało nam się właśnie pozyskać grant z funduszy szwajcarskich, ze Swiss Contribution, na organizację w 2013 roku właśnie targu w krakowskim Podgórzu. I jakby ten targ od 2013 roku aż do teraz kieruje się trzema głównymi zasadami. Mamy tam żywność lokalną, czyli wtedy jeszcze na potrzeby projektu to była żywność tylko z Małopolski. Teraz mamy te kryterium zmienione, to jest do 150 km od Krakowa. Czasem już świętokrzyskie, czasem jakiś początek Podkarpacia, ale generalnie do 150 km od Krakowa. Małe wyjątki są, ale to nie będę teraz o szczegółach mówić. Tam mamy też gospodarstwa, druga jakby nasza zasada to jest naturalnie, czyli gospodarstwa ekologiczne mają priorytet. W tym momencie przyjmujemy już tylko gospodarstwa ekologiczne, ale też jakby w przypadku na przykład akwakultury, gospodarstw rybnych jest to dużo trudniejsze, praktycznie niemożliwe do spełnienia, żeby mieć ekologiczną taką hodowlę ryb słodkowodnych, więc tutaj też mamy po prostu troszeczkę te wymagania. Nie do końca, nie wszystkie po prostu gospodarstwa są ekologiczne, aczkolwiek je wyraźnie odznaczamy od siebie, ale jest to produkcja zrównoważona, produkty są jak najmniej przetworzone i z jak najkrótszym składem. No i trzecia zasada, z której jesteśmy bardzo dumni, to jest zasada bezpośrednio, czyli że na targu sprzedają albo rolnicy, albo członkowie ich rodzin. I dla nas jest to też no, bardzo ważne, wpływa na atmosferę, wpływa na to, że po prostu dana osoba wie wszystko o produkcie, może powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło w całym procesie i klient nabiera zaufania do tej osoby, a nie do certyfikatu ekologicznego, aczkolwiek no, nam akurat certyfikat ekologiczny coś ułatwia, bo możemy de facto zlecić komuś na zewnątrz troszeczkę kontrolę jakości w pewnym sensie. Ale się cieszę, że siedzę koło Kuby. Okej. Dzięki. To jest jeden z pierwszych targów jeszcze na rynku podgórskim. Pierwszy rok byliśmy właśnie tam. Kilka namiotów, było ich 10 dokładnie. Na pierwszym targu tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to będzie przyjęte, czy dobrze, czy nie. Po godzinie okazało się, że wszystko zostało wykupione, więc jak przyjechał marszałek otwierać targ, to trzeba było robić z innej strony zdjęcia, bo tam już by puste namioty, już nic nie było po prostu tam na tych stoiskach, więc trzeba było troszeczkę się nagimnastykować, żeby to jakoś wyglądało. Rok później przenieśliśmy się na plac obok, bo rynek podgórski był w remoncie. Teraz jesteśmy już od 2004 roku na placu Niepodległości. Tutaj takie też może wtrącenie, bo to jest dosyć nowa rzecz, że jesteśmy tam od 8 lat, teraz zaraz minie, czyli dosyć długo. Jest to plac, który zaraz zobaczycie, to jeszcze jest coś innego. Nic tam się nie dzieje, jest kostka brukowa, jest po prostu takie wejście z łukiem, no ale się okazało, że radnym dzielnicy Podgórze przeszkadza to, że na placu Niepodległości sprzedaje się owoce i warzywa, że to po prostu nie przystoi, więc teraz jeszcze borykamy się z jakimiś tam przepychankami na
poziomie radnych dzielnicowych. Mam nadzieję, że jednak nam się uda pozostać na placu. Wszystko na to wskazuje. No tutaj jakieś jeszcze początki, bo na początku targ był tylko sezonowy, od parę miesięcy w ciągu roku, od czerwca do października, przerwa na zimę, ale w kolejnym roku już wyremontowaliśmy takie pomieszczenia w podziemiach i udało nam się cały rok jednak tę żywność oferować, bo po prostu było zapotrzebowanie. Okazało się, że to jest projekt, który nie był projektem dla samego projektu, tylko trafiliśmy w niszę, był bardzo popularny, ludzie chcieli kupować, mimo tego, że zimą no, mamy tylko warzywa okopowe i jest dużo mniej atrakcyjnie warzywnie jakby ta oferta, ale było to bardzo dobrze odebrane i na pierwszym otwarciu właśnie tych podziemi pojawiły się tłumy. Teraz wygląda to tak, to było jeszcze przedpandemiczne wydarzenie takie. Tak to wygląda, to jest właśnie Plac Niepodległości z tym obeliskiem tutaj w środku, który rzekomo zasłaniamy przez te 5 godzin, kiedy jesteśmy tam rozłożeni raz w tygodniu, a to jeszcze nasze remonty. Także tak wygląda teraz targ pietruszkowy w każdą sobotę. Bardzo serdecznie zapraszamy. I jak widać, jest dużo klientów, jest popularny. Produkty, jakie mamy, to wszystko, co jest produkowane właśnie lokalnie, od rolnika do 150 km. I oczywiście to są plusy, bo mamy żywność, która ma bardzo niski ślad węglowy, ale są też minusy, bo pomidory będą dopiero w sierpniu przez parę miesięcy, truskawki dopiero się niedawno zaczęły, za chwilę się już skończą. I po prostu no, nie każdy klient też to rozumie, nie każdy. No, wiąże się to z jakimiś tam ograniczeniami oczywiście. Tu nie widać, ale skład kiełbasy to jest 98% mięso, sól, pieprz czarny i czosnek, więc no, też wędliny są bardzo mają krótki skład. Pan tłoczy oleje na zimno. Tutaj klienci też nam czasem posyłają swoje zakupy. Jest taka naprawdę bardzo, bardzo fajna społeczność się wytworzyła wokół targu. No i tak jak powiedziałam, na targu sprzedają tylko rolnicy bezpośrednio, więc wartością są ludzie, są te osoby, które uprawiają te ziemie. I tutaj na przykład jest tłocznia owoców Pawłowski, a to jest pani Ilona Pawłowska, która sprzedaje. Tutaj jest kilka zdjęć, tutaj pan Bolesław z nami od początku, 9 lat, teraz jego syn już sprzedaje, ale bardzo podobni są. No i jakby, sorry. I chciałam tylko powiedzieć, że na początku, przez to, że to był projekt szwajcarski i był finansowany, to rolnicy nie musieli płacić za te stoiska, a mimo to bardzo trudno było ich zebrać po raz pierwszy, żeby ich przekonać, żeby przyjechali, bo mówili, a gdzie, tam nie sprzedam, to się nie, jakby naprawdę ja spędziłam długie godziny rozmawiając przez telefon z osobami, które no, gdzieś tam sprzedawały kiedyś na targach, im to nie wyszło. Teraz nie mamy tego problemu, teraz ludzie się do nas zgłaszają, ale faktycznie takiego rolnika drobnego jest czasem trudno przekonać do jakiejś nowej inicjatywy. I do czego zmierzam? I jakby nasza organizacja jest dosyć taka płaska struktura, jestem no, wiceprezesem zarządu, ale też osobą, która tam na co dzień jest, nie ma tam, są dwa etaty w sumie i osoby, które pracują na godziny w soboty. No i jakby mamy bardzo bliski kontakt z tymi ludźmi, jeździmy do nich do gospodarstw, oglądamy, patrzymy, tak, no, trochę sprawdzamy oczywiście też, bo certyfikat certyfikatem, ale no, chcemy mieć jakiś tam wgląd w to, co produkują. Zostaliśmy też uznani na arenie międzynarodowej, bo Slow Food International przyznał nam tytuł Earth Market, jedyny w Polsce, jeden z 70 na świecie właśnie targów ziemi, który jest tak sygnowany przez Slow Food, także no, wydaje mi się, że naprawdę jest to dosyć taka wyjątkowa inicjatywa, chociaż nie jestem na pewno obiektywna, ale jakby do czego to zmierza? No, chciałam powiedzieć, że po prostu od 2013 roku organizujemy targ, znamy tych rolników osobiście i od 2016 zaczęliśmy też sprzedaż przez internet, przez paczkę pietruszkową. Jest to taka prosta platforma, gdzie można zrobić sobie zakupy online z dostawą do domu. Plus jest taki, że
jakby plus dla rolnika, dla środowiska jest taki, że po prostu te produkty rolnik przywozi na targ pietruszkowy i przywozi też do paczki pietruszkowej, czyli nie ma jakiegoś dodatkowego transportu, my nic nie magazynujemy, po prostu rolnik w czwartek dostaje zamówienie na podstawie tego, co zostało złożone przez klientów, w sobotę nam to przywozi, my to przepakowujemy, no bo jakby w te paczki, które każdy zamówił, pakujemy to do... I w sobotę też klient to dostaje, także to jest pod tym kątem super. No dla klienta to jest gorzej, bo on może tylko w sobotę to dostać. Może zamówić tylko między sobotą wieczorem, a czwartkiem rano, bo musimy uaktualnić ofertę, później zamknąć znowu paczkę i tak mówimy paczkę, no tą stronę internetową i jakby jest to już technologia, która wchodzi w dystrybucję żywności, ale dosyć taka, powiedziałabym, prymitywna, no bo na przykład, żeby zamknąć sklep, bo sklep internetowy generalnie powinien działać cały czas, no u nas nie może działać cały czas, musimy zamknąć, zebrać od rolników informacje, co będzie w przyszłym tygodniu, to się zmienia z tygodnia na tydzień, wymaga tam właśnie dużych zmian, no i jakby mamy z tym trudności, zamykamy sklep w taki sposób, że wchodzimy na WordPressa, też jakby sami to robimy wszystko i wyłączamy przycisk dodaj do koszyka, nie ma tego przycisku, nie można kliknąć i potem włączamy z powrotem, jak już aktualizujemy paczkę, więc jakby dla klienta może to być frustrujące trochę, powiedziałabym, może w taki sposób. Jakby mimo to, że mamy dostęp do tych rolników od lat, że no znają nas osobiście, to jednak też nie wszyscy rolnicy decydują się na udział w paczce. Niektórzy mają za mało produktów, inni mówią, że wolą tylko sprzedaż bezpośrednią, że nie chcą jeszcze mieć kogoś tam pomiędzy. I jakby ta paczka pietruszkowa zawsze była, czy tam była od tego 2016 roku, bo uważaliśmy, że to jest, nie każdy chce stać w sobotę rano i stać w kolejce po jakieś rzeczy. Ale ona nie była zbyt popularna, bo też jakby rolnik nie daje nam dużej zniżki. My też nie negocjujemy cen z naszymi rolnikami. Po prostu co nam dają, no to my dajemy swoją marżę i tyle. Więc de facto te produkty są dosyć drogie, bo ta zniżka jest minimalna tak naprawdę dla nas, bo ta też tak wynika z ich systemu produkcji. No i sytuacja się drastycznie zmieniła w czasie pandemii, kiedy targ był przez kilka tygodni zamknięty i zaczęło się spływać zamówienia w tempie szaleńczym. Mieliśmy po 300 zamówień i tylko dlatego, że po prostu zamykaliśmy po kilku godzinach stronę, serwery nam padały, nie dało się wyłączyć tego guzika, dodać do koszyka, więc dlatego widziałam, że przybywa mi tych zamówień, że ja już nie dostarczymy, albo że już nie ma tylu jajek, bo nie ustawiliśmy tam limitu i to był taki stres, ale pokazał, że jakby jest na to rynek. I jakby jest na to rynek, tylko tak z punktu widzenia właśnie Big Tech, technologii, sztucznej inteligencji, jak ja patrząc od tyłu, jak organizujemy tę paczkę, ile jest wymagane czasu takiej, no to nie jest precyzyjne rolnictwo, ale precyzyjna komunikacja na przykład, czy precyzyjne zmiany, że tam musimy reagować bardzo szybko, tak jak powiedziałam, włączamy nową ofertę w sobotę wieczorem, aktualizacja od rolnika, później można składać zamówienia do 10 rano w czwartek, o 12 już w czwartek rolnik dostaje zamówienie, czyli po prostu są dwie godziny, kiedy ktoś siada, wszystko to przygotowuje, mieli i dostaje i w sobotę to przywozi. No i jakby grupa rolników, z którymi współpracujemy na targu, to jest około 70 osób, w paczce powiedzmy około 30, tak na stałe. No i to jest tak, że jak wysyłamy zamówienia rolników, to tak, do części mailowo, do części SMS-em. Część, jak ma długie, no to SMS-em nie, bo trzeba za dużo pisać, ale mailem też nie, bo nie mają, no to zdjęcie zamówienia MMS-em. I oni sobie zczytują, więc jakby jest strasznie dużo takiej ręcznej roboty, albo nie wiem, dzwoni do mnie pan, mimo że paczka jest od soboty, dzwoni do mnie we wtorek, mówi, a no proszę wyłączyć królika, bo jeszcze nie urosły, wyłączyć królika z paczki, no to ja biegnę, patrzę, no już jeden królik zamówiony, no ale nie będzie, no to dzwonię do pani, czy chce królika, może perliczkę, bo generalnie jest dużo takiej drobnicy i nie wiem, jak to można byłoby zrobić bardziej tak systemowo, bo ja tego nie widzę, przynajmniej na te osoby, które my mamy, które oferują naprawdę świetnej jakości żywność.
I chociaż, tak jak mówię, to jest zróżnicowana grupa. Niektórzy są dużo bardziej sprofesjonalizowani, mają to lepiej zorganizowane, mogliby wziąć udział w jakimś takim większym systemie, a inni nie i wtedy byliby też zupełnie wykluczeni z tego. Więc jakby potrzebna jest duża elastyczność, duży nakład takiej pracy, żeby to zmieniać. Przynajmniej tak w tym momencie wygląda ta umowa. Więc jakieś wyzwania z tym związane jeszcze z innymi też mogę się podzielić, jak będzie czas, ale już chyba i tak się rozgadałam. Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za Wasze wystąpienia. Mamy ze sobą de facto podróż od rzodkiewki na platformie, aż po rzodkiewkę na targu wierzchuszkowym. Mamy na szczęście jeszcze jakieś pół godziny na wejście w jakąś dyskusję, interakcję, na co bardzo się cieszę. Naszym punktem wyjścia, jaki zaproponowałam, było pytanie, jaki system żywnościowy Big Tech de facto chce wzmacniać. A my chcieliśmy się zastanowić, jak ten system żywnościowy przeprojektować zgodnie z jakimi wartościami i zasadami. I tak słuchając, próbowałam znaleźć jeden wspólny mianownik dla absolutnie wszystkich pięciu wystąpień i jak najbardziej się to udało. Wyszło mi tutaj, że tym wspólnym mianownikiem jest taki termin jak zaufanie. Termin jak zaufanie do przyrody, do matki natury z pokorą, zaufanie między uczestnikami powiedzmy rynku, zaufanie między osobami, które mają władzę w swoich rękach w wielkich firmach technologicznych, a odbiorcami. Więc trochę to termin zaufania połączył się z terminem bardzo ważnym intencją, ponieważ nie możemy zbudować zaufanie między osobami, które mają totalnie inne intencje. Gdzie po jednej stronie może być intencja łącznie zysku, po drugiej stronie intencja zdobycia odpowiedniego pożywienia, które naprawdę odżywia. Więc taką rundę z tym pytaniem i z Waszymi potencjalnymi odpowiedziami, jak według Was przebudować, przeprojektować nasz system żywnościowy? Jakiego rodzaju intencje poszczególne jednostki w tym systemie, w tym łańcuchu od producentów aż po odbiorców uwzględniając pośredników, jakiego rodzaju intencje musiałoby być w grze i jakiego rodzaju sieci zaufania mogą być zbudowane. Więc de facto jest to pytanie o wartości, ale właśnie w tym ujęciu takiej naprawdę intencji, a nie tylko tego, co głosimy, że mamy na myśli, ale prawdziwej intencji każdego z uczestników. Kto pierwszy? Kto lepszy? To ja zacznę, bo długo siedziałem cicho. To jest bardzo trudne pytanie, bo sięgamy pytania o wartości i tutaj dużo tych wartości się przejawiało we wszystkich dyskusjach. I wartości to jest dobra rzecz i nawet jak mamy nawet dobre intencje, to nieraz musimy się zmagać z rzeczywistością, która wymusza na nas pewną konieczność działania. I tak jak słuchałem tutaj moich przedmówców i wielokrotnie podzielam ich zdanie odnośnie tego, zwłaszcza, że permakultura czy rolnictwo ekologiczne góruje nad rolnictwem przemysłowym, zacząłem się zastanawiać, czy nie stoimy właśnie wobec takiej konieczności znalezienia jakiejś trzeciej drogi, bo
Obawiam się, że trudno byłoby, patrząc też z własnego doświadczenia, co się dzieje dzisiaj na wsi, kiedy wieś się też wyludnia i ona też jest w dużym stopniu zdominowana przez dużych producentów, duże gospodarstwa, powrócić do tego stanu, gdzie każdy z nas może zająć się produkcją żywności, ale też pojawia się pytanie, czy każdy z nas chce się zająć produkcją żywności. Jest to pewien problem. I kiedy pojawia się kwestia zaufania, bo jest ona dla mnie stricte z tym związana, bo dlaczego mielibyśmy się zająć produkcją żywności? Czy to jest zobowiązanie każdego człowieka, który chodzi dzisiaj po ziemi, żeby zadbać o to, żeby mieć co położyć na talerzu, ale też żeby sąsiad miał co położyć na talerzu? Czy raczej jest to coś, co powinniśmy jednak oddelegowywać do większych graczy, do osób, które mogą poświęcić cały swój czas na to, żeby zająć się produkcją żywności? I wówczas pytasz o zaufanie i takim jednym z wielu sposobów dotarcia do zaufania jest pewna transparentność, czyli czego ja tak naprawdę, co chciałbym wiedzieć i co powinno zostać wypowiedziane przez dużego gracza, który weźmie kontrolę nad produkcją żywności, żebym ja darzył go zaufaniem, czuł się o to spokojny, a jednocześnie, żeby on realizował pewne wartości, które też mi przeświecają, a które wydaje mi się są wspólne dla nas wszystkich, a dotyczą tego, żeby rzeczywiście dzisiaj zreformować system, żeby przestał szkodzić, a stał się bardziej zrównoważony i popychał sprawy do przodu. Więc mówiąc krótko, zastanawiam się, czy w takiej konieczności jednak na ten moment, i proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, ale trudno byłoby dzisiaj na tyle zdecentralizować działanie dużych graczy, żeby można było budować cały system tworzenia żywności w oparciu o mniejsze ekologiczne gospodarstwa. Czego powinniśmy wobec nich w takim razie oczekiwać, żeby to zaufanie zostało zbudowane? Jakich informacji, tutaj wracam do swojej wypowiedzi, od nich oczekujemy, co powinno zostać ujawnione, co powinno być transparentne, żebyśmy z czystym sumieniem nie tylko kupowali na targu pietruszkowym, ale też w każdym sklepie, gdzie żywność jest dostępna. Tutaj taki szybki przykład, pamiętam to jeszcze z bardzo dawna. Szkoda, że nie sięgnąłem po to na slajdach. Teraz jak mamy opakowanie żywności, to mamy wszystkie informacje odnośnie składników odżywczych, jakie tam się znajdują. Pamiętam swego czasu ktoś zaproponował rozwiązanie, żeby również informować o tym, jakie były koszty produkcji tej żywności i jak one wpływają na najbliższe otoczenie. Ile zostało zużytej energii, ile zostało zużytego prądu. Dzisiaj się dowiedziałem o tym, że trudno jest to do określenia, bo brakuje nam jeszcze pewnych aparatów, pewnych narzędzi do tego, żeby to wypracować, co też jest bardzo istotną informacją. Ale zamykając tę wypowiedź, jeżeli nie możemy uciec od dużych graczy, jeżeli nie możemy uciec od Big Techu, to jakich informacji powinniśmy od nich oczekiwać, żeby oni mogli zbudować to zaufanie, żebyśmy też mogli śmiało korzystać z tego, co oni do nas nam dostarczają. Ja sobie zupełnie nie wyobrażam budowania zaufania z kimś, kto po prostu kieruje zupełnie innymi wartościami. Jego cele są zupełnie inne niż to, o czym Kuba mówił, czyli dostarczanie rzeczywiście dobrej żywności. Co dla mnie jeszcze jest istotne, żywności, która jest produkowana w sposób nieszkodliwy dla środowiska i w sposób fair, w takim sensie, że nie jest owocem wyzysku, dyskryminacji. Jeśli chodzi o te podmioty, które w tej chwili są, jakby kontrolują ten system żywnościowy nasz, ja sobie nie wyobrażam tutaj zbudowania jakiegoś zaufania po prostu, bo po prostu to są, oni się karmią innymi wartościami i tak naprawdę to trzeba ten system całkowicie przebudować.
Sytuacja w tej chwili jest taka, że mamy zmiany klimatu i tak naprawdę są tutaj rolnictwo i system dystrybucji rolnictwa jest jednym z głównych no, przyczyniających się do emisji. Są takie wyliczenia, że jest to ponad 50% nawet. To znaczy te emisje różnych sektorów, to zależy jak to się liczy, prawda? Czyli na przykład jeśli liczymy transport osobno, to będą emisje transportu, a kiedy weźmiemy pod uwagę, że większość tego transportu to jest transport żywności, bo przeciętnie na przykład w Stanach, nie znam statystyk do Polski, nie wiem czy ktoś to liczył, dla produktu żywnościowego przeciętnie to jest 1200 mil każdy produkt, zanim dojdzie od pola, zanim dojdzie do konsumenta, a to są często, to jest przeciętnie, bo to są czasami te produkty, one są, coś jest uprawiane, tak, w jednym miejscu, po czym jest wysyłane ze Stanów do Chin i tam jest przetwarzane, po czym jest z powrotem do Włoch na przykład wysyłane, mówię o pomidorach tego konkretnie, są tam przetwarzane i wysyłane do Afryki, jako zupełnie inny produkt, włoski. Gdzie miejscowi rolnicy zalani, subsydiowano, bo tak to jest wszystko subsydiowane, którzy z kolei nie mogą subsydiować swojej żywności, bo takie prawa narzucił Zachód, czyli Światowa Organizacja Handlu. W wyniku tego eksportu oni przestają produkować swoją żywność, bo po prostu nie są w stanie jej sprzedać i trafiają do miast, gdzie trafiają do stanów, tak? I bardzo często później lądują na polach, gdzieś tam uprawy pomidorowe we Włoszech, jako po prostu tacy niewolnicy, bez żadnych praw, bez papierów. I są takie przypadki stwierdzone, tak? Rolników, specjalistów od pomidorów właśnie, których rodziny od pokoleń uprawiały te pomidory i znają się na tym jak nikt inny, lepiej niż Chińczycy na pewno. Lądują jako pracownicy sezonowi w tych Włochach. Więc to jest pytanie, znaczy jakby, żeby to zmienić, to potrzebna byłaby tak naprawdę całkowita zmiana systemu. Co się wydaje w tym momencie nierealne, ale trzeba do tego dążyć. Jakie było pytanie? O jaki system żywnościowy? Tak? No to jest strasznie duże pytanie. Takie systemy żywnościowe istnieją. To jest taka organizacja Lewia Campesina. To jest największa rolnicza organizacja na świecie, do której należy ponad 200 milionów drobnych i średnich rolników na wszystkich kontynentach, która stworzyła taką koncepcję suwerenności żywnościowej, którą się definiuje jako prawo ludzi do zdrowego i zgodnego z ich kulturą jedzenia, produkowanego w oparciu o ekologicznie zrównoważone metody, a także do definiowania własnych systemów żywnościowych i rolnych. No to trzeba trochę przemyśleć jakby, ale jeśli Kuba mówiłeś o graczach, to graczami możemy być my, organizując rolnicy, tak? Nie każdy oczywiście będzie sobie uprawiał, ale możemy mieć znajomych rolników. I można to organizować na poziomie lokalnym. Jest to możliwe i to się dzieje w wielu miejscach. Są też kraje, gdzie stało się to polityką nawet oficjalną. Jest to możliwe, przeszkodą jest po prostu ogromna władza tych koncernów, o których mówiliśmy i ich siła lobbyingowa, po prostu ich wpływ na polityków. Niemniej jednak trzeba to robić, jest to możliwe i działa, żeby rzeczywiście no, zmieniło to na szerszą skalę sytuację. Potrzebne byłoby wsparcie ze strony rządów, ze strony organizacji międzynarodowych. Tego wsparcia nie ma, albo jest bardzo minimalne, niestety, z tych powodów, o których mówiłem.
Natomiast no, jest to tworzenie pewnych niszy, które w którymś momencie mogą się okazać potrzebne. W momencie, w którym ten system się zawali i po prostu już nic nie będzie funkcjonować, co widać było dość mocno na przykładzie pandemii, w tej chwili na przykładzie kryzysu żywnościowego związanego z wojną na Ukrainie, bo to nie jest tylko to, że Rosja zablokowała porty ukraińskie, w związku z tym nie można wysłać żywności do Afryki, tylko jest pytanie, dlaczego trzeba tą żywność tam wysyłać, skoro jeszcze nie tak dawno temu kontynent afrykański był samowystarczalny żywnościowo i był eksporterem żywności. Co spowodowało to? Drugi problem jest taki, że ja słyszałem ekspertów, że nawet gdyby Rosja odblokowała te porty, to i tak nikt tego nie przewiezie, bo się to nie opłaca po prostu. Cały transport jest w rękach prywatnych. Nie wiem, czy jest to prawda, ale podobno koszty są tak duże i ubezpieczyciele żądają tak dużych pieniędzy ze względu na ten konflikt, że w zasadzie jest to niemożliwe w tej chwili. Być może nieprawda, ale myślę, że coś w tym jest. To pewnie już za długo. Może w dalszej części będę mógł powiedzieć o kooperatywie, którą tutaj mamy w Warszawie, która no, działa z 9 lat i w taki alternatywny sposób. I, no i tak. Tak, myślę, że warto też opowiemy o kooperatywach i EWS-ach. W międzyczasie Andrea jeszcze chciała zabrać głos. Ja, ich glaube, wir müssen zunächst mal einfach unterscheiden, was wir eigentlich unter großen Betrieben oder großen Konzernen verstehen. Myślę, że na początku dobrze będzie, jeżeli zdefiniujemy sobie, co rozumiemy pod pojęciem tych ogromnych gospodarstw czy wielkich koncernów. Wenn es den Anbau von Lebensmitteln geht, dann gebe ich Kuba absolut recht, wir werden auch größere Betriebe brauchen, um unsere Ernährung sicherzustellen. Jeżeli chodzi o uprawy, to zgadzam się w pełni z Kubą, że będziemy potrzebowali dużych gospodarstw, żeby zaspokoić nasze potrzeby żywnościowe na świecie. Also Ökolandbau bedeutet absolut nicht, dass das nur kleine Betriebe sein können oder nur dezentrale Betriebe. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man kann Ökolandbau auch mit 2000 Hektar sehr nachhaltig machen. I jeżeli mówimy o rolnictwie ekologicznym, to chcę podkreślić, że rolnictwo ekologiczne absolutnie nie zakłada, że to wszystko musi być zdecentralizowane i że nie może być dużych gospodarstw. Rolnictwo ekologiczne może być prowadzone z powodzeniem również na dużym obszarze, choćby i 20 000 hektarów. Und man kann im Ökolandbau auch sehr gut Technologien benutzen, wenn sie angepasst sind. Angepasst bedeutet, dass diese Technologien mit Artenvielfalt klarkommen müssen. Es sind, dürfen keine Technologien sein, die nur auf Monokulturen zugeschnitten sind. Dann funktionieren automatische Technologien auch im Ökolandbau, zum Beispiel, wenn es Arbeitskräftemangel gibt. Chcę też podkreślić, że w rolnictwie ekologicznym jak najbardziej można stosować nowoczesne technologie, tylko one muszą być dostosowane do rolnictwa ekologicznego i co to oznacza? To muszą być takie technologie, które nie niszczą bioróżnorodności, bo jeżeli one wymuszają monokultury, no to nie, ale jeżeli są to technologie, które z powodzeniem można łączyć z utrzymaniem bioróżnorodności, to jak najbardziej tak i dla przykładu mogą to być technologie, które pomogą wtedy, kiedy brakuje wykwalifikowanej siły roboczej. Also wir brauchen ökologische Nachhaltigkeit und da kommt es sehr genau darauf an, wie man mit dem Boden und den Fruchtfolgen umgeht und da hat der Ökolandbau die Nase vorne. I tutaj potrzebujemy po prostu zrównoważonych koncepcji, zarówno jeżeli chodzi o to, jak traktujemy samą glebę, jak i o to, co potem tam się rodzi i co jest zbierane. Aber er kann natürlich auch neue Technologien hinzunehmen. Das ist überhaupt kein Problem. I jak najbardziej rolnik może polegać na własnej pracy, ale też korzystać z nowych technologii. Was wir aber auch brauchen, ist soziale Nachhaltigkeit. Und soziale Nachhaltigkeit hat etwas damit zu tun, wie viel Kontrolle der einzelne Landwirt über seinen Betrieb hat und über seine Finanzen.
Ale potrzebujemy nie tylko zrównoważenia pod względem ekologicznym, ale również pod względem socjalnym. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, ile kontroli rolnik ma tak naprawdę nad własnym gospodarstwem i nad własnymi finansami. Und wenn man den Landwirt durch die Anschaffung von Großtechnik mit Krediten in einer Abhängigkeit treibt, dann ist das keine gute Idee. I jeżeli na przykład zmuszamy rolnika do zakupu jakichś ogromnych urządzeń, maszyn i to jest finansowane z kredytu i w ten sposób go po prostu uzależniamy, no to nie jest to dobra droga. Aber auch die Abhängigkeit vom Absatz, wenn ich also große Unternehmen habe, Kompanien, ich weiß nicht, ob es Lidl in Polen gibt, ich glaube schon, Lidl, Aldi, wenn die die Preise diktieren, dann ist das auch keine gute Idee. Das heißt, der Landwirt muss in einer guten Verhandlungsposition sein. Kolejny przykład zależności to jest zależność od odbiorców, bo nie wiem, czy w Polsce są takie sklepy jak Lidl, Aldi, są. To są często supermarkety, które po prostu dyktują ceny. Jeżeli one dyktują ceny, no to to też jest zależność, w którą popada taki rolnik i to też nie jest dobra droga. Trzeba sprawić, aby ten rolnik był po prostu w dobrej sytuacji negocjacyjnej, żeby miał silną pozycję negocjacyjną. Und anstatt jeden einzelnen Landwirt in eine technologische Datencloud zu zwingen, wo er abhängig von den Firmen ist, die ihm die Daten liefern und die ihm dann noch die externen Betriebsmittel liefern, um seinen Acker zu bestellen. I zamiast spychać właśnie rolnika w taką zależność ogromnych przedsiębiorstw, które dostarczają mu dane, które dostarczają mu zewnętrznych środków produkcji właśnie w ramach takiej chmury, w której zbierane są dane. Stattdessen sollten solche Datenplattformen eben genutzt werden, um Landwirten die Kooperation zu erleichtern, wie das zum Beispiel bei dieser Vermarktungsangelegenheit ist. Da wird die Kooperation erleichtert und es wird in Kooperation ein besserer Preis erzielt. Und da machen solche Datenplattformen absolut Sinn, weil sie genau das erleichtern. Zamiast tego powinniśmy stosować platformy, które będą ułatwiać rolnikom współpracę. I to jest na przykład coś, co się dzieje na tym targu pietruszkowym. Dzięki temu też rolnicy mogą sprzedawać po wyższych cenach, co jest oczywiście z korzyścią dla nich i w ten sposób ich wzmacniamy. Es kommt also sehr genau darauf an, ob die Technik genau den Zweck erfüllt, den man mit ihr machen will und ob man die eigene Kontrolle über die Daten behält. Das ist das Allerwichtigste in diesem Zusammenhang, denke ich. Więc w tym kontekście najważniejsze jest chyba to, czy ta technologia, którą wprowadzamy, czy ona rzeczywiście służy celowi, któremu ma służyć. No i też najważniejsze jest to, czy zachowujemy kontrolę nad naszymi danymi. Dziękuję. Jeszcze chciałem nawiązać do budowania tego zaufania. No więc ja przez ponad 20 lat certyfikowałem swoje gospodarstwo ekologiczne, ale od kilku lat już tego nie robię. W tej chwili określam się, że jestem wolny od certyfikatów i buduję relacje z klientami w ten sposób, że daję im osobistą gwarancję i biorę odpowiedzialność za wszystko, co sprzedaję. I przez to, że robię to na niewielką skalę, to po prostu jestem w stanie mieć nad tym kontrolę i dbać o to, żeby to faktycznie wszystko było jak najwyższej jakości. Uważam też, że takim dobrym tutaj kierunkiem jest powrót do sezonowości żywności, no bo niekiedy zastanawiam się, jaki jest sens kupowania tych pomidorów zimą, które tylko wyglądają jak pomidor, ale tak poza tym to chyba nie ma nic wspólnego ani ze smakiem, ani z jakimiś walorami prawdziwego pomidora. To taki przykład. I drugi taki dla mnie jeszcze sposób na wyjście z tego kryzysu to też lokalność, czyli rozwijać lokalne rynki, lokalne relacje z rolnikami, z ogrodnikami i bezpośrednie kontakty i przez to też jak gdyby sprzyjać całemu
klimatowi, ogólnie rzecz biorąc. No tak, tak jeszcze moje podsumowanie to, to jest takie stwierdzenie, które mi się podoba, że małe jest piękne, a duże dotowane. No i jeszcze świętej pamięci profesor Henry Skolimowski, taki ekofilozof, też ukuł sobie takie bardzo mądre powiedzenie: czynimy sobie ziemię kochaną. No i to tyle z mojej strony, dziękuję. Ja bardzo szybko wiem, że jakieś pytania też się pojawiły, bo tak mam, tak mówimy o tym alternatywnym systemie żywności, myślę, że takie alternatywne systemy tam gdzieś powstają, tu jakieś rynki, czy dotowane, czy niedotowane, czy przeżywają poza ten okres grantowy, tak jak nasz, czy nie, to jest ten system też reko, jak może niektórzy znają w Finlandii, czy w Szwecji, bardzo też popularny. Tylko że na razie te wszystkie, żeby jakby można dotrzeć do dobrej jakości żywności, ale jest to strasznie trudne. Trzeba być zdeterminowanym, trzeba gdzieś tam jechać na parking, umówić się z rolnikiem. Nie każdy ma na to czas, ochotę i myślę, że tutaj jest kwestia, żeby jednak jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wygody i żeby jednak to było troszeczkę wygodniejsze, bo no, targ pietruszkowy, posłużę się naszym przykładem, też nie jest super wygodny, bo trzeba rano wstać, bo najpopularniejsze produkty są wyprzedawane, więc trzeba na tę sobotę po prostu być o 8:00. I jeszcze nie wiadomo, czy się dostanie, albo zadzwonić wcześniej i tak dalej. Ta nasza paczka pietruszkowa jest czymś takim, no powiedzmy, że właśnie daje więcej tego convenience, tej wygody, ale myślę, że tego brakuje w tych rozwiązaniach aktualnych, że żeby to było sprawiedliwe, żeby ten rolnik jak najwięcej zarabiał, żeby też konsument miał jak najlepszą cenę, to pośredników trzeba jakby zminimalizować. Ale jednocześnie musi to być wygoda, bo średnik daje tę wygodę, więc tutaj kwestia wygoda i jakby zapłacenia czegoś pośrednikowo. Było pytanie, czy jeszcze bezpośredniej jakieś reakcje? No tak, znaczy ja myślę, że zależy jeszcze jaki pośrednik, bo jakby w pośrednictwie nie ma nic złego, jeśli jest to czasami konieczne. Czy to jest olbrzymia jakaś firma, która kontroluje wszystko, czy jakiś drobny pośrednik. A chciałem się odnieść do kwestii lokalności. Mianowicie moja przyjaciółka, która jest sama rolniczką ekologiczną i aktywistką i pewnie znana tutaj wielu osobom, zapytana w takim wywiadzie, który robiliśmy dla Zielonych Wiadomości, że jeśli mamy do wyboru ekologiczne, a lokalne, to co wybrać, powiedziała, że niestety, no, z bólem serca musi powiedzieć, że lokalne, a nie ekologiczne. Dlatego, że jeśli tutaj nie będziemy mieli rolnictwa, tego rodzinnego, drobnego, w momencie, kiedy te łańcuchy dostaw się zerwą, a to się może stać po prostu w każdej chwili, to, a prędzej czy później na pewno, jeśli nie zostaną prowadzone zmiany polityczne, bo to, żeby było wygodnie kupić zdrową żywność, to są potrzebne zmiany polityczne, to nie jest kwestia naszego wyboru bardzo często. A ponieważ no, nie widać niestety za bardzo, nie ma żadnych znaków, żeby była wola polityczna w tym kierunku, to nastąpi taki moment, w którym po prostu będzie to kwestia naszego przetrwania, to czy będą istniały jakieś systemy, czy będzie rolnictwo lokalne, czy będą istniały jakieś systemy dystrybucji, przetwórstwa i tak dalej. No to właściwie o tym chciałem powiedzieć. Tak, mam pytanie z publiczności. Ja chciałabym zadać pytanie, które trochę się wiąże z tym, co pan powiedział. Czy państwo w ogóle dyskutowaliście albo rozważaliście technologię, tylko nie transportową, tylko jakąś inną rolniczą technologię, która umożliwiłaby produkcję roślin, żywności w mieście, żeby jej nie wozić. Rozproszone, tak jak się robi rozproszoną tą energię, prawda, fotowoltaikę i tak dalej, tak samo można zrobić rozproszoną żywność, produkcję żywności. Tutaj bym chciała coś usłyszeć od państwa. Mogę powiedzieć, bo jest ruch takich ogródków społecznościowych, żywność się w miastach uprawia, to nie trzeba żadnych specjalnych technologii, tylko zwyczajną taką wiedzę permakulturową czy agroekologiczną.
To się dzieje, jest możliwe, jest w tym ogromny potencjał. No, potrzebne jest stworzenie warunków, tak? I ludzie to robią, ludzie to robią. Ludzie to robią i naprawdę na balkonie, uprawa na małym balkonie. Czyli co, potrzebne są polityczne decyzje? Czy to no oczywiście, oczywiście. Żeby rozpropagować balkon? Żeby to nabrało takiej skali, która rzeczywiście może coś realnie zmienić, tak? Znaczy ja tutaj wypowiem się jako rolnik amator, bo mam taki mały ogródek na dachu. Dziękuję. I z mieszczucha do rolnika, bo to tutaj też mogę się przyznać i zaraz dostanę po głowie od całego towarzystwa, jak przysiadałem do pracy nad swoimi rzodkiewkami, to naiwnie w mojej głowie funkcjonował obraz tak, że rzodkiewki rosną w pęczkach, więc dla mnie troszkę tak jak ziemniaki, bo to też można wyciągnąć, całe kiści. Ja jako mieszczuk, jak idę na targ pietruszkowy, to zawsze znajduję rzodkiewki w pęczkach. I ja wiem, że to jest naiwne, ale ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Dla mnie tutaj podstawową kwestią nie jest nie tyle polityka, żeby to zmienić, co edukacja. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak sadzić żywność w mieście, że mogą sadzić żywność w mieście i jak się powinni za to zabrać. Ja jestem samoukiem, ale tak się w to wkręciłem, że zamierzam w to jeszcze bardziej wchodzić, przepraszam. Przy czym widzę, że próg wejścia wcale nie jest, znaczy można w to łatwo wejść. Wystarczy zacząć grzebać w ziemi, ale nagle człowiek się uczy tyle rzeczy zarówno o roślinach, jak i o sobie, że przynosi dużą satysfakcję, tylko znowu nie wiem, czy każdemu by się to spodobało, ale zgadzam się, że potencjał jest spory, bo zabawa jest przednia. Ale tak jak mówię, bardziej edukacja niż polityka, tak mi się wydaje. No tak, tylko że chciałem powiedzieć Kubie, że okej, okay, my możemy edukować, no ja na przykład staram to robić staraliśmy się to robić w Zielonych Wiadomościach, natomiast jest konieczna polityka, żeby właśnie tego typu wiedzę, tak, czy rzeczy, które są korzystne, rozpowszechniać poprzez media, które mają większy zasięg, tak. Media prywatne niestety są również powiązane z polityką, z ogłoszeniodawcami, więc nie będą promować za bardzo ogrodnictwa miejskiego, bo promują firmy, które zarabiają miliony na reklamowaniu, tak? I tutaj to jest, dlatego to jest powiązane z polityką, to musi być wola polityczna. Na to muszą być pieniądze, bo my sobie możemy organizować spotkania, przyjdzie paręnaście, parędziesiąt osób, tak? No, ale jeśli byśmy mieli, a tyle pieniędzy mają duże koncerny, na to ileś tam milionów złotych, czy setek milionów złotych, no to jakby siłą, tą samą tą technologię, siłą rzeczy docieramy do nie, jakby nieporównywalnie większej ilości ludzi. No tak powiedział Kuba, to chyba raczej takie uprawy miejskie jako zabawę można traktować, ponieważ porównanie zagęszczenia populacji ludzi w miastach, a dostępność terenów pod uprawę to jest tak duża dysproporcja, że nie ma raczej możliwości, żeby to można było traktować jako takie realne zaopatrzenie w żywność. Także to mogą być takie poletka doświadczalne, które mogą uświadamiać mieszkańców miast, jak faktycznie rośnie ta rzodkiewka czy sałata, ale no niestety z tego nie zrobimy zapasów na zimę czy na cały rok. Także takie tutaj raczej są te realia. Ja tylko jedno zdanie, że w Krakowie to też rzeczywiście jest mała skala, ale polecam sprawdzić inicjatywę krakowskiej farmy miejskiej. Tak, super inicjatywa. Jeśli mogę, chciałabym zadać takie pytanie, bo z jednej strony się w ogóle bardzo cieszę, że wracamy w sumie, czy wracacie w tych swoich wypowiedziach do takich podstaw, które też przy innych projektach, czy też przy projektach, które Weronika realizowała i je znam, że ta lokalność, sezonowość, ten powrót do tego, jak odżywiali się jeszcze tak niedawno, nie wiem, nasi dziadkowie, tak, czy kilka pokoleń wstecz, a my trochę przyzwyczajeni właśnie do tego, że wszystko mamy o każdej porze dostępne i
nie do końca się zastanawiamy, jakim kosztem to jest. Ale trochę wracając do tego pierwotnego jakby tematu związanego właśnie z nowymi technologiami i jak myślę o naszej wystawie i też o takiej całej pracy, którą wykonaliśmy przez powiedzmy ponad rok, pracując w ogóle i zastanawiając się nad nowymi technologiami, które są pewną soczewką naszych zmian, które możemy zauważyć na tym świecie. I też jak słyszałam wypowiedź jakby i Karoliny, i Pawła, że gdzieś tam jednak w ramach tego funkcjonowania waszych inicjatyw, czy Pawła gospodarstwa, gdzieś pojawia się jakby ten element technologiczny, tak? Czy to w postaci funkcjonowania kooperatywy, czy w postaci paczki pietruszkowej, czy jakiegoś portalu, w ramach którego te pomysły są rozwijane. I sobie tak myślę, że jednak już żyjemy w kraju, gdzie internet właściwie dochodzi albo może być odbierany praktycznie wszędzie. Jest niewiele takich miejsc, chociaż znam takie gospodarstwa niecałe 100 km od Warszawy, gdzie internet kiepsko odbiera i rzeczywiście się trudno tam połączyć. Ale jednak ta infrastruktura jest też tą technologią, która dotyczy nas wszystkich. Właściwie jesteśmy zespoleni już z telefonem komórkowym, który jakby wszystkim tym, co z nim jest związane, czy co jest wewnątrz niego i co daje nam też jakiś inny obraz świata. Czyli jednak gdzieś to wszystko jest obecne i teraz wielkie korporacje wiadomo, że mają te zasoby finansowe, ludzkie do tego, żeby rozwijać właśnie, nie wiem, duże inicjatywy, duże chmury, projektować takie systemy zamówień, które będą odpowiadać właściwie na każde nasze zapotrzebowanie albo właśnie będą myśleć nawet jeszcze przed nami. Więc zastanawiam się nad tym, czy wy myślicie o tym, jakie zasoby byłyby wam potrzebne i w jaki sposób te narzędzia mogłyby być usprawnione, żebyście wy w ramach swoich inicjatyw albo takich, które znacie, mogli jeszcze lepiej komunikować się z potencjalnymi odbiorcami albo z osobami, które mogłyby na przykład w ramach kooperatywy korzystać czy włączać się w dystrybucję, a być może też produkcję, tak, bo wchodzimy tutaj, w Polsce to jest mało popularne, ale w wielu krajach na przykład w ramach tych gospodarstw RWS-owych zachęca się też osoby, między innymi w przypadku krakowskiej farmy miejskiej, tak jest, żeby w ramach wolontariatu też się włączać właśnie w tworzenie takich ekologicznych gospodarstw. Ja krótko odpowiem, bo no, u nas to po prostu byłoby proste. Chciałabym mieć jakiegoś zdolnego kogoś od e-commerce, informatyka, żebym nie musiała wyłączać przycisku dodaj do koszyka, tylko żeby to jakoś tak działało po prostu przyjaźnie dla użytkownika, biorąc pod uwagę to, że bardzo często musimy zmieniać oferty, uaktualniać, że są te wszystkie jakby stymuły, dziejące się rzeczy, które wymagają zatrzymania systemu, więc myślę, że u nas to jest kwestia po prostu dopracowania tego co jest i już to było dużo lepsze, także jeżeli znacie jakichś nowych informatyków, to szukamy. To pogadamy potem, dobra? O, super. Jeszcze jakieś odniesienie do tego pytania? Ja jestem tutaj w Warszawie w kooperatywie, dobrze, która ma w tej chwili dwa sklepy. Działam od 9 lat. Znaczy, no, działamy na zasadzie spółdzielczej, polega na tym, że członkowie spółdzielni mają dyżur w sklepach i płacą składkę członkowską i mają dzięki temu zniżkę na dobrej jakości żywność lokalną. Współpracujemy z kilkudziesięcioma gospodarstwami. Część z nich już jakby sprzedaje tylko nam. Dzięki temu ta żywność jest tańsza. Myślę, że mamy w Warszawie największy asortyment świeżych warzyw i owoców. Zdrowe, nie powiedziałem ekologiczne, bo część nie ma certyfikatów, natomiast my znamy tych rolników, jeździmy do nich i mamy zaufanie.
mi się, że przyjaźnimy nawet dość mocno i jest naprawdę fajna, że kupuję coś w sklepie, jem i nawet zbyt pan Małgosi czy od Sławka. Czy. Natomiast chciałem powiedzieć a propos technologii. Myśmy ledwie przetrwali pandemię. No, z tego powodu po prostu, że ludzie mniej chętnie chodzili do sklepów albo chodzili do tych najbliższych. Poza tym u nas no, były kolejki, małe sklepy, więc tam te różne ograniczenia. W związku z tym próbowaliśmy sprzedawać online, żeby się jakoś ratować, bo brakowało bardzo niewiele po prostu bankructwa. Mieliśmy informatyków, którzy robili tam różne systemy, natomiast no, to niestety nie wyszło. Ja sądzę, że nie wyszło głównie dlatego, że nie byliśmy w stanie konkurować z tymi dużymi sieciami, które w tej całej sieci. Na szczęście pandemia, nie wiem czy nie minęła, ale w każdym razie jakoś udało nam się przetrwać i działamy dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że chcąc działać na tej rzeczywistości wirtualnej, to nie jest tylko kwestia technologii, ale też no, dostępu do danych i jakby na posiadania większych środków, żeby móc konkurować z dużymi podmiotami w rodzaju, nie wiem, Carrefour Bio czy tym podobnych. No tak, które no niby to jest żywność ekologiczna i bio, natomiast no ja mam osobiście duże jakby wątpliwości co do takiego generalnej konsekwencji tego rodzaju, bo no to jest ten sam model cały czas, który prowadzi do nikąd po prostu. Dzięki. Mamy kolejne pytanie z publiczności. Dziękuję. Ja też jestem członkinią innej kooperatywy od 10 lat, jak policzyłam właśnie. Ale równocześnie no, mam taki opór przed tym wszystkim, co Państwo mówią, z tego względu, że to wszystko jest luksusowym produktem, tak? I to jest strasznie irytujące, choć właśnie sama jestem członkinią, więc jakby jest bardzo świadome. Ale w sytuacji uchodźczej i tak dalej, to wszystko jest taki, no naprawdę bawimy się w takiej bańce. I moje pytanie jest takie, no i to szczęście jest kwestia tego, co Pan powiedział, no, że musi się zmienić polityka, tak? I w jaki sposób, no czy jest w ogóle możliwość, żeby nowe technologie stały się sprzymierzeńcami w walce z polityką, no. Bo mi się wydaje, że tak naprawdę to wszystko da się zrobić, jeżeli byłoby inaczej ustawione dopłaty i tak dalej, no. A tak to jesteśmy, no trochę sztuka dla sztuki niestety, no. Taka jest prawda, bardzo przyjemna sztuka dla sztuki, ale nic z tego nie wynika tak globalnie. A w tej chwili wraz z tym kryzysem, no to tylko się to odwrotnie, no jest regres, tak? Moje zakupy w kooperatywie są spadają z tego dnia na tydzień w związku z inflacją. Dziękuję. Reakcje, odpowiedzi? Ja może mam bardzo naiwne do tego podejście, ale dla mnie już dzisiaj technologia i polityka to trochę to samo, nowe technologie i polityka to samo. Polityka jest technologiczna, technologia jest polityczna. Ale tak jak mówię, to jest dosyć naiwne, może nawet romantyczne podejście do tego, jak to wszystko wygląda. Ale ja wierzę, że jeżeli zmiana miałaby zajść dzisiaj, to nie zaszłaby stricte politycznie, tylko przez technologię. Technologia może zmienić dzisiaj politykę, a nie w drugą stronę. Przy czym to wymaga pracy, wymaga zarówno też pokonania pewnych lęków przed tym, czym technologia dzisiaj jest i jak technologia niekoniecznie leży tylko w domenie tak zwanego big techu, ale zaczyna być narzędziem codziennego użycia każdego i każdej z nas. Więc, ale tak jak mówię, to jest, wydaje mi się, pole jeszcze do eksploracji. Ja tutaj występuję z tego pola, wychodzę dzisiaj tutaj jako osoba bardziej wychodząca z poletka technologii, a nie z poletka. Ale myślę, że wraz z tym, jak się nauczę też tej drugiej perspektywy, łatwiej będzie określić konkretne kroki, jak technologia mogłaby zmienić to, co tutaj się dzieje. Między innymi to spotkanie dzisiaj dla mnie jest bardzo owocne, bo dowiedziałem się wielu rzeczy, o których nie wiedziałem wcześniej i wiem, które będę musiał teraz pogłębić, żeby między innymi postarać się bardziej konkretnie odpowiedzieć na Pani pytanie.
ale tak jak mówię, bardziej utopijna wizja. Ale wierzę, że się da, tak, wierzę, że się da. Jeśli mogę szybciutko na twoje pytanie odpowiedzieć, tak, to ja myślę, że właśnie z tego powodu jest potrzebna zmiana całego systemu, z którym mówisz, żeby żywność zdrowa się, normalna żywność po prostu, a nie jakaś chemia kurczy i jakieś takie żywnościopodobne produkty były dostępne dla wszystkich, nie tylko dla elit, prawda? W tym systemie takim, który w tej chwili jest, to jest cały czas pewna nisza dla zamożniejszych, prawda? I to, z czym ja się nie zgadzam, to również. No ja uważam, że jeżeli chcemy, żeby powstały jakieś zmiany, to raczej nie mamy co liczyć na polityków, czy na korporacje, czy na jakieś tam zewnętrzne czynniki, tylko to zawsze musi wychodzić od nas i powstawać na samym dole jako fundament zmiany. Także tutaj takie moje zdanie jest na ten temat. Jesteśmy już bardzo po czasie, a temat naprawdę niewyczerpany zdecydowanie. Właśnie jak przygotowywaliśmy się do tej debaty, do tego spotkania, to żartowałam, że moglibyśmy tutaj usiąść na 10, na 100 godzin i by nam tematów, wątków nie zabrakło. Z mojej strony, może tak też odpowiadając na to ostatnie pytanie, które padło od publiczności i tą reakcję, wróciłabym i zostawiłabym Państwa z takim pytaniem, starym pytaniem filozoficznym, jakiego typu życie to jest dobre życie? Czyli jakiego typu życie chcemy mieć, jak chcemy je zaprojektować, jak chcemy je zaplanować? Czy to na pewno jest ilość, czy może też jakość? Bo padło tutaj, że żywność dobrej jakości jest dobrem luksusowym. Wszystko też zależy od perspektywy, czy przerzucamy się na tą perspektywę jakościową, wartości odżywcze, czy tylko na liczbę pustych kalorii. I też może... Są sytuacje, kiedy proszę się postawić w sytuacji osób uchodźczych. To nie jest wybór, nie mam wyboru. Chętnie będę kontynuować tę rozmowę. Mamy tutaj też Andrea może bardzo dużo powiedzieć o badaniach nad jakością odżywczą konkretnych roślin i jak sposoby uprawy wpływają na to, czy żywność jest karmiąca. I zostawię Państwu na dzisiaj z taką zachętą, aby nie dawać się temu skolonizowanemu językowi przez korporacje na temat tego, że ta i ta przyszłość jest nieunikniona, tak, tego typu system już nie jesteśmy. Tylko żeby też pamiętać, że my też jesteśmy częścią świata i możemy dyktować warunki i ta władza również jest w naszych rękach. Zachęcam do poznania głębiej zasad agroekologii i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję naszym panelistom, dziękuję organizatorom, dziękuję też obsłudze technicznej. Życzę dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Dziękuję.